odpowiedź. Dobra, lećmy. Zobaczmy, co tam w ogóle nam... Wiem, co tam było. Again. O, a to kto? O! Selena. Przyszła, tylko nie ma awatara. So let us speak a little more. Although I fear that speaking starts to drain me of my light. How fares the task? Okej, czyli jeżeli jest faza księżyca, jeszcze księżyc jest schowany, to w końcu Celine ma trochę odpoczynku i może sobie tutaj przyjść, tak? Okej, spoko. I am honored by your presence here. The task proceeds at pace, I think. Although, as you well know, we have much left to do. I'm grateful you've been watching. Ta brutalna gra, tak, The Callisto Protocol. Tak, ściągnąłem, pobrałem, bo jest dostępne. Ciulowa działa na PC-cie, no, na premierę na pewno, natomiast no zobaczymy, nie? W sensie Dead Space, remake Dead Space'a też chujowo działał na PC-cie na początku, bo mam nadzieję, że będzie jednak grywalnie. Słucham, czy ktoś pierdolił, złożyłem CV przez Pracuj.pl jakieś 15 minut temu, teraz miałem telefon z działu HR tej firmy. Teraz o 22:00? Ty ktoś jest w strasznej desperacji chyba, Korolos, wiesz? And I am grateful for the opportunity. I am the eye of night, but you, I think, have come to be her sword. Until we see each other once again under her veil. No właśnie z tymi firmami jest tak, że czasem ktoś, kurde, wiecie, ktoś dostanie jakiś HR-owiec, zwłaszcza ktoś, kto, nie wiem, jest nowym HR-owcem, dostanie zadanie i potem ta osoba siedzi biedna, kurwa, po południu, po nocach i ten. Ja też tak miałem, że właśnie wysłałem zgłoszenie i wieczorem tego samego dnia jeszcze otrzymałem odpowiedź, że hej, chcielibyśmy z tobą porozmawiać, nie? A jak nie da radę napisać, to jest jeszcze opcja ode mnie spróbować, jak oczywiście... no, to zobaczymy, nie? No jednak mam już trochę nowszy, lepszy sprzęt, więc mam nadzieję, że jakoś to pociągnie. Na Xboxie grałem, naprawdę zajebiście wygląda NC, ale nie skończyłem. No właśnie, dlatego fajnie będzie spróbować przejść. Zobaczymy, zobaczymy. Zawsze jest jakaś inna opcja, zawsze mam tam jakieś mniejsze opcje w zapasie, że spoko. Okej, miał jakiś pomysł tej nocy, wysoko noc, lecz ty... świetnie. Pogaduszki, ale właśnie, kurde, nie, szkoda, że nie mamy... Nie! Poszła sobie. Tak. Powiem wam, że cisnę sobie trochę w jedynkę i tam jestem w takim momencie, gdzie już mam całkiem sporo tych nektarów, więc tak jakby sobie zachowuję, żeby konkretnym postaciom dawać te nektary. Dobra, skrzyneczka nam przyszła. To sobie odbierzmy, to nam się mega przyda. Popioły. Nie, ja bym jednak zaczekał na to psychę. Bardzo dużo psychy potrzebujemy, żeby coś odblokować dalej, więc zaczekamy na to. I shall, my lord. Until then, we each have our tasks to complete. Charon totalnie inaczej traktuje Melino, inaczej traktował Zagreusa. I'd ask what my sister Eris is doing here. But then they say, wheresoever goes doom, strife follows. Or the other way around, whether I like it or not. Has she been here long? She comes and goes from time to time. Typically after some bloody battle between the forces of Kronos and Olympus. We first met a while back. Briefly trained together, though headmistress soon gave up on her as patient. The fates gave up on her as well. Ordered that we never interact, that I not clean her messes anymore. Although sometimes she'll goad a conversation out of me. I trust she hasn't made your lives too difficult? We've managed. Mam 4090, jestem zmuszony, by korzystać z DLSS i Frame Generation, by wypluć więcej jak 60 klatek w niektórych chorych przypadkach brakuje. Tak, ale wiesz co, powiem ci, że to teraz mam wrażenie, że te nowe karty i gry właściwie tak są już tworzone, żebyś domyślnie włączał tego DLSS-a, a nie już tylko jakby, wiesz, na tych podstawowych rzeczy, podstawowych ustawieniach, z podstawowych ustawień korzystał, tylko właśnie, że jakby domyślnie powinieneś korzystać z tych generowania tych klatek i tak dalej. Dobra, porozmawiajmy jeszcze z nią. Because things finally started getting interesting, but you're trying to put a stop to it. Mm-hmm. I won't let you cast doubt on my task. Surely you've better uses of your energy than this, and throwing all your rubbish everywhere. What would you even know? I have every right to be here, and you're never getting rid of me. And you're never getting rid of Kronos either. No going back to how things were. We're going forward, not back. Okay.
Trochę pinda z niej. Cześć, Muhimu. Dobra, zobaczmy, co tam, czy możemy coś uważyć w końcu. Nie mamy tej jebanej lulecznicy dalej? A, bo dobra, czekajcie, czekajcie, czy nam się coś tutaj wykluło? Oczywiście, że nam się wykluło. Dobra, zbieraj wszystko. I teraz sobie podejdziemy tu. No i w końcu zerwanie fatalnych więzów. Dzięki temu będziemy w końcu mogli pójść bardziej na powierzchnię. Nie wiem na ile, ale... My blood is bound by fate, yet blood runs free. As it would spill upon the surface, I must be. Okej. Okay. Dobra, czy coś możemy jeszcze uważyć? Niestety nie. No dobra, tu już będziemy potrzebowali... Okej, okay. Aspekt nocy i ciemności odkryje aspekty w srebrnej sadze, żeby wzmocnić każdą broń główną. A, czyli w ten sposób się okej. Okay. Tu potrzebujemy lecznicy, osnowy... Pałki, osnowy, lulecznicy, czosnek, nektar, dryfujące drewno. Dobra, to spróbujmy teraz coś posadzić. Co my mamy? Lulecznice, tajemnicze nasiono, pałka wodna, mak, pszenica. Zobaczmy to tajemnicze, bo mnie to ciekawi. Pałkę wodną na pewno chcemy. Lulecznice też, a dajmy na razie tą lulecznicę wysiejmy. Przydałoby się więcej tych grządek, nie? Tak naprawdę. Ja jestem przekonany, że na pewnym etapie Hypnos się po prostu obudzi i ma takie a co ja, co, czemu, co się stało? Co ja się stało? Ja tylko drzemałem, o co, come on. Dobra, tutaj co? Dobra, ja nie chcę naleźć tych popiołów. Dobra. Chodzenie, gadanie z innymi, to już tam ciul. Tutaj nam na razie chyba nic takiego... Nie ma, żebyśmy... No właśnie, tutaj sporo mamy do... Chociaż akurat Afrodyta 3 tylko zostały. Reszta to całkiem spora. To cień śmierci. Zatriumfuje nad każdym opatrzonym z nadzorców. Okej, okay, to musi po prostu nam się trafić. Studnie Harona jeszcze 3-4. Dalej nic nie mamy. No ale takie słabe te nagrody, te kostki. W sensie za kostki co najwyżej możemy coś kupować u tego sprzedawcy. Po prostu wymieniać to na coś innego. Nektar, sory kąpielowe, pałka wodna, muchomor. No chyba, żeby nam się udało coś tu jeszcze wykminić. Potrzebuję ledwo jednej lulecznicy. Czy ja to mogę kupić, czy nie? Nie, była tylko pałka wodna i... A to jest akurat do sprzedaży. Nektar, sole, osnowa losu. No niby tą osnowę możemy, ale tutaj też tej osnowy całkiem sporo jest potrzeba. Tu również. Tutaj potrzebujemy aż 6, 7. Nektary niby możemy sobie kupić, ale to dopiero jak będziemy mieli czosnek. Dobra, to ciul. Dobra. Pogadali, chodźmy stąd. Dobra, czy to oznacza, że będziemy mogli w końcu pójść tam na górę? Będziemy mogli sobie pójść tam w końcu na górę. Ja bym tak zmienił tutaj, bo ten ząb tam nic nie daje. Strażnik to nie. Zyskujesz całe... O właśnie, zyskujesz zdrowie. To akurat by było spoko. Na pójście na górę, jeżeli nam tak będzie spieprzać żyćko. Czy możemy tutaj coś kupić? Na razie nie. No i na razie nic nie aktywujemy. Zostawiamy jak jest. Siemanko, Saten. No i co? Na początek proponuję pójść na górę. Zobaczmy, czy coś mnie to w ogóle... A, nie zmieniłem broni, ale to już trudno. Czy mnie coś to w ogóle dało, że my... Okej, dobra. Czyżby to oznaczało, że w końcu będziemy mogli pójść kawałek dalej, a nie tylko tutaj ten, na początek. To jest. Halo. Lol. Nie wiem, czemu się spauzowało.
Dobra, a taki atak specjalny, no w sumie teraz nie pamiętam co ten, kiedy trafisz duchowa bańka, to mi to. Rozbrysk. Dobra, dawaj to. To jest takie. A, to jest to rzucane. Dobra, świetnie. Przypuszczam, że tutaj będziemy tracić życie na przykład przy przejściu. Patrzcie, że tutaj się teraz czerwone zrobiło. Więc przypuszczam, że po prostu przechodząc przez drzwi będziemy tracić trochę życia, a nie będziemy tracić tego życia non-stop. Cudownie, jeszcze młoteczek. Nie straciłem żadnego życia. Czyli chyba legitnie możemy autentycznie w końcu pójść na górę. Na to wychodzi. Co tam młote? Specjalne są wykonane szybciej, wykonujesz ataki szybciej, możesz podtrzymać. Okej. Okay. To akurat jest jako wybór Moiry. Dobra, wejdźmy sobie na razie tak, bo jakby nie przywiązuję do tego wyjścia na górę jakichś dużych nadziei, więc idźmy sobie tak, żeby przynajmniej te Moiry zadowolić. Czy teraz tracę życie co pokój zamiast co sekundę? W ogóle nie tracę życia jak na razie. Dlatego się zastanawiam, o co kamon. O co tu kamam? Tu możemy sobie absolutnie wybrać, kogo chcemy. Zyskaj 20 zdrowia, ale nie potrzebuję w ogóle tego. Tu jest dużo żyćka. Tu iść dalej, ale w sumie... No właśnie, tutaj nic nie ma. Meter, tam mamy... O, kaman. Mamy garczki, manę Posejdona, Apollo... No, możemy sobie po prostu wybrać, do którego chcemy... Wiecie, w stronę którego boga byśmy chcieli pójść. Ewentualnie pójść w stronę życia. A dobra, zobaczmy... A, tararara... Czy ja tutaj mogę jakoś zobaczyć? Nie, nie zobaczymy chyba tego, nie? Trzeba by pamiętać, z którego jakby mamy najwięcej, tak żeby pójść w tamtą stronę. A, po. Dajmy, a idźmy sobie w Demeter na razie i tyle. Shades, you're free. A, jak ich uwolnię, to napierdalają tego ziomeczka. Bardzo dobrze. Dobrze to zapamiętać i wykorzystać właśnie jak będzie, nie wiem, więcej przeciwników chyba. W ogóle tym mogę spamować. No tak, bo mam teraz ten młotek, więc właściwie mogę tym spamować, nie muszę zwykłym atakiem. Lol. Będzie spoko. Teraz mój atak specjalny jest autentycznie szybszy niż atak podstawowy. Jeszcze odpycha wrogów. Kurde, ile ich się tu wzięło. Dobra, na tych planszach widzę, jest dużo więcej tych przeciwników niż normalnie. Tak to by się już dawno skończyli. W końcu, dobra, Demeter. Spróbujmy, wiecie, na tych wyjść prawach na górę na razie pozbierać te przepowiednie Moir. Podążaj ślakiem zniszczenia. A takie za... Okej, czary tworzą również cykl... O, no, ten cykl możemy wziąć. O, serio? Czyli po prostu z...
Okej, ta lokacja działa zupełnie inaczej, ale możemy pójść dalej, ale możemy też wrócić tak jakby, ale zobaczmy, co jest tu. Okej, dodatkowe pomieszczonko. Okej. Tak po prostu, dodatkowe pomieszczonko, które możemy sobie zrobić i wrócić teraz. Ciekawe. Znaczy, podoba mi się, że to jest inna zupełnie koncepcja tego. I zrób 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, zrób 6 pomieszczeń i będziesz mógł ten, przejść dalej. To jest naprawdę ciekawe. Ja bym poszedł po żyćko. A, dziękuję, Karolu. Groby widzę, srają po prostu losowymi czarami. Nie o to mi chodziło, no trudno. A właśnie, to sobie wrzućmy. Kasę se pozbieramy, bo czemu nie? No, mogę jeszcze pokopać w tym miejscu, o dobra. Wykopałem chyba czosnek nawet. Dobra, to warto sobie też rozwalić. Kurde, jak gra o biciu zombie. W sensie, mój syn ogląda jakąś tam youtuberkę właśnie. Ona często gra w jakieś takie, wiecie, Plants vs. Zombies albo podobne gierki i w sumie teraz właśnie to... Właśnie to jest mniej więcej coś takiego. Gramy w gry o biciu zombiaków. No dobra, wyszło coś większego. Ale mam wrażenie, że te starcia jeszcze do dopracowania są przez twórców, bo są jakby no, dużo zombiaków, no i tak w sumie siedzę i biję, a tak mam niedużo. Ale zasadniczo to ciężko, żeby mi tutaj cokolwiek ci przeciwnicy zrobili. Auć. Ciężko, żeby mi przeciwnicy cokolwiek zrobili. Jeb, dostał beczką w mordę. Ale wiecie, o co mi chodzi. Nagrobki widzę losowo rzucają dosyć te swoje ataki, dzięki temu mogą też napieprzać innych. No, długie i mało dynamiczne są te starcia tutaj. Ile jeszcze? W ogóle pylon jest... Czy to jest jakiś taki endless? Nie, nie mogę przejść dalej. Bo pylony zostały ledwo 4, czyli tak jakby zrobiłem już tą lokację? Jeszcze jej nie skończyłem, a ją skończyłem? Po co tu kaman? Ale nie mogę wyjść. Jezus, ile jeszcze? No nareszcie! Dobra. Zdrówko nam się podniosło. O 50. Dawaj te garczki. Dzięki ci bardzo, Ozi, za darowanie subika Kubusiowi. Kubuś, gratulacje zostania subem. Dzięki, dzięki. Dobra, 4 plony zostały, czyli możemy sobie zdecydować, kogo jeszcze. Ja bym wziął Celine jednak, no bo jednak dobrze ją mieć. Okej. Coś tu się w końcu szykuje lepszego niż to poprzednie starcie. O!
Okej. Okay. Od razu. I feel you closer to my light. You suppress that fate-wrought curse that binds you to your realm. I was uncertain such a Selin, jakbyś dosłownie poczekała dwie minuty dłużej, to byś zobaczyła, że to realizuje, no ale okej. Okay. Ureknie ci przynajmniej w nietykalne zmy... Okej, okay. No pójdziemy chyba w to. Da, dawaj to. Bierzmy sobie mych. Czy tutaj leżą ryby? Wszędzie leżą ryby. To sobie weźmiemy. I chodźmy zobaczyć do domku. Dobra, a tak specjalny jednak zadaje troszkę więcej. Nice. Nice, nice, nice. Chodźmy. Mam wrażenie, że to te nagrobki musimy jednak zabijać, a nie tych zombiaków. Okej. Okay. I hajsik. No powiem wam, jak nie, pomieszczenie, znaczy ten, gra nie chce zabić co każdą sekundę, no to całkiem spoko się to ogarnia. Ciekawe, że ta lokacja po prostu jest inna niż, pozostałe. Tylko, że za bardzo nie mamy ten. Chodźmy w końcu coś sobie ogarnąć. Jakieś umiejki, bo na razie tak naprawdę za bardzo nic nie mamy. Żadnych błogosławieństw nie mamy za bardzo. Pod oczywiście miołczy. Jezus, no tych zombiaków będzie mnóstwo. Hehehe. Trochę im najebawszy. W końcu. Czary, rozbrysk, sprint. Kiedy odbierz, możesz się zrobić jakby duplikat. Sprint zadaje obrażenie przy zderzeniu z wrogami. Łezu, żadne z nich nie jest ciekawe. No ale dobra, weźmy, spróbujmy to, bo chyba tego nigdy nie brałem, a warto będzie pobrać też inne rzeczy. O, tego nawet nie zauważyłem. Jesteście wolne. No, tu jeszcze możemy wejść. Cześć Ola. Błogosławieństwo się przyda na jutro. 33 stopnie i dentysta na 13. Kurwa, zajebiście. Też lubicie chodzić do dentysty, jak jest gorąco, albo w sumie kiedykolwiek. Ja zawsze siadam na tym fotelu i się kurwa pocę non stop. W sensie człowiek specjalnie się nawet umyje przed wizytą u dentysty. Po czym idziesz tam, siadasz i jep, kurwa, jestem cały upocony, cudownie. Jak ja kocham, kurwa, te skórzane fotele. Dobra, chodźmy tu. Chodźmy tu. Mamy Apolla. Apolla to jebać. Mamy coś ciekawszego. Apolla, kurwa, świetnie. I Apolla, no niech cię chuj. Jest Zeus i Hermes, dawaj Zeusa. Eidolon. Shades, I release you.
Idealnie uwolniłem sobie te duszyczki tak, żeby ich nie wykorzystać. A, muszę kota wypuścić, no, siedzi i miauczy. No ileż was tu będzie jeszcze, kurde. Jasny chuj. Bijam jednego potworka, 7 następnych wyłazi. A się tu człowiek natłucze, naprawdę te... Nie! Dobra, może faktycznie w tej, wiecie, kupie siła, żebym tak... Że będzie ich tutaj napieprzać tak, żebym stracił wszystkie... całą manę. Oni się potrafią przewrócić, niesamowite. O, nareszcie. Something is different with you, niece. You seem so very much alive. Upon the surface here, no less. You cured your curse somehow? Impossible. Teraz sprawia, że pioruny uderzają, okej. Okay. Podczas tej każdej potyczki w okolicy pojawia się źródło eteru, którego użycie przywraca całą manę. O, ciekawe, tego nie było nigdy. Bo jeśli do strefy koncentrujesz, przeznaczasz manę na trafienie, by twoje trafienia wyzwalały związki błyskawic. Ale trafienia czym? Trafienia. Wrażenie błyskawic. Potrzebna. Efekt pasywny. Niby to mogłoby być, tylko ja nie wiem za bardzo moje trafienia, ale czym? Czymkolwiek? To już na pewno braliśmy kiedyś. Będę uderzał wielokrotnie w jednego wroga naraz. Dobra, weźmy sobie na razie ten burzowy krąg. Oh shit. To już wiemy, na czym polega trudność tych pomieszczeń. Mogą być wyjebane potworami. O, proszę bardzo, ulepszenie Seliny. Aczkolwiek nie wiem, czy ja tu gdziekolwiek dojdę. Przyszedł tu najpierw. Otrzymują więcej obrażeń. Urok ma więcej mocy, większe obrażenia. Jedno i drugie by było dobre. Urok jest doładowany na 40%. Urok ma 100% plus mocy, zadaje na większym obszarze. Dajmy to. Dajmy to, dajmy to. Nice. O, jeszcze. O, bo to jako pomniejsze było. Hej, teraz moglibyśmy w to pójść. Nie, to mam tylko jeden punkt. Fuck. Nie, nie pomogę. Aha, bo tutaj nie ma. Mamy jeszcze więcej mocy. Dobra, świetnie. Dobra, czekajcie, uwolnię kota z mojego pomieszczenia. Chodźcie. No, teraz ten, bo Muchimu mówi, że panie, jak jeszcze w takim miejscu, jak nie ma klimy, no niby są, nie, zazwyczaj, ale i tak człowiek, kurde, się lepi do tego fotela. Ja teraz czekam, zamówiłem na Allegro taki rzep, bo mamy klimatyzator przenośny, tylko że ten klimatyzator działa na takiej zasadzie, że on ma taką rurę i tą rurę trzeba wsadzić w taki, kurwa, plastikowy rękaw i ten rękaw się przyczepia na rzepie do ramy, znaczy do jakby do futryny okna i do okna. Tak, do ramy okna i do okna. Tak, czyli potrzebujesz tu i tu mieć rzepa i se tak ciach, 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 pykes. No i możesz to ściągnąć, to jest spoko. Jakby rękaw wystarczy ci jeden, ale musisz mieć, kurwa, strasznie dużo rzepa i tego rzepa nie mam. Zamówiłem teraz na Allegro,
bo się okazało, że na przykład chciałem pójść do Obi i kupić to, kosztowałoby to fortunę. Więc zamówiłem sobie na necie i super, tylko jest jeden mały problem. Wziąłem opcję najtańszą dostarczenia przesyłki, było napisane, że kurierem. No kurierem to zajebiście, nie? Jedzie szybko. No nie, bo kurwa ten kurier to jest Pocztex. O czym się dowiedziałem dopiero już po zakupie, że ten kurier to Pocztex. Więc teraz będę czekał od dwóch dni do 7 miesięcy. Zanim ta paczka kurwa przyjdzie. Pojebane. Dobra, dawaj te ataki specjalne ulepszymy. Jebany Pocztex, naprawdę. Potem albo przyjdzie jakiś chuj i powie, że nie było pana w domu. Nie zostawiłem przesyłki. Na 1200% też rzepci się odklei. My w kartonie zrobiliśmy dziurę, trzymało lepiej. Wiesz co, ale jak w kartonie? No ale to wtedy musisz, przepraszam, no zaczął sądzić, to musisz karton przyczepić do okna, to nie brzmi dobrze. Nie, bo ja mam to przylepione w sypialni, ale sypialnia jest na drugim końcu mieszkania i po prostu to zimno tutaj już nie dolatuje, więc tamtą część mieszkania można wychodzić w tamtym miejscu, natomiast tutaj w salonie, gdzie są komputery, gdzie pracujemy, potrzebuję po prostu mieć drugiego rzepa. I ten rzep się nie odklei, bo jakby tam już jest wyklejony 2 lata i... Nic się tam temu rzepowi nie dzieje. Natomiast mówię, no tutaj po prostu potrzebuję mieć osobny, no bo nie mogę go przekleić, nie? Tamten już jest jakby... Jak już raz zdejmiesz, to już go nie przekleisz z powrotem. Po prostu nowy rzep trzeba mieć. To właśnie, mówię, na przykład w Obi byłem, no to jest taka taśma rzepowa, to się nazywa. Tylko, że to jest jakby obydwie strony, nie? A ja nie potrzebuję tej drugiej strony. Czyli połowę, kurwa, tego, co bym kupił, połowę wypierdolę do śmieci, bo po co mi to? Ten taki zmechacony fragment, nie? Jego nie potrzebuję. Next. No okej, tu poszło szybko. Przyjmij. That's great. Hex says you even got your underworld blood curse sorted, so you're ready for a bit of a long distance run. Just watch for bumps along the way, but let's speed you past them if we can. Okej, wszystko szybciej, czar zużywa mniej, znajdziesz więcej. No i szybciej to. Time to send a message. No, obtoczyliśmy kartonem uchylne okno, zabezpieczyliśmy, żeby trzymało stabilnie okno i nawet z kotami się trzymało. Zamykaliśmy tego jakby burza, teraz po prostu zrobiliśmy klimatę stacjonarną. No to tak jak mówię, no tutaj akurat ja przy tym metrażu i tym, że to mieszkanie jest dosyć jakby prostokątne, tak? W sensie krótkie na tą odległość między szafą a tamtymi oknami, a dosyć długie tam, no i to jest dużo pomieszczeń, więc po prostu muszę mieć możliwość pięcia i tutaj w tej części mieszkania i w tamtej części mieszkania osobno. Po prostu takie stacjonarne klimaty, znaczy te ruchome klimatyzatory właśnie, mobilne, nie wiem jak to nazwać inaczej. One tak nie wychładzają pomieszczenia jak standardowa klima, bo wiem, że Bartek nawet miał problem z właśnie tym klimatyzatorem, bo to jest od niego. Miał problem na poprzednim mieszkaniu. Aha, widzę, że wszystkie te pozostałe niestety wyjścia zniknęły. Szkoda. Myślałem, że sobie też porobimy, a to masz tylko to, co ci... Czyli trzeba wybierać niestety. Dobra, myślałem, że też będziemy mogli to zrobić. Dajcie mi sekundę, zaraz wraca. My na 50-60 metrów, 3 klimatyzacje będziemy mieć, jedna na jeden pokój i wspólna zewnętrzna wysysaczka, czy co to tam jest. No ja też się na tym nie znam za bardzo. No ja tutaj, znaczy to też nie moje mieszkanie, nie jestem w stanie tu nic zmontować, plus też no, zamontowanie takiej klimy to pewnie też są koszta i kucie w ścianach, bo to gdzieś te przewody muszą też pójść. Natomiast no, mamy ten przenośny. Siemanero. Though I imagine not even you can travel much farther where I'm headed. Ciekawe, nie, że przypłynął tutaj Charon. Przecież to jest w kierunku powierzchni idziemy tak naprawdę. Co to w ogóle kurwa jest? Jakiś owce? Czy to jest jakiś owczy poziom, przepraszam? Prawie jak krowi poziom. Dobra, ile mamy kasy? Kasy mamy w chuj.
Bieremy to, bieremy wszystko właściwie. Zmniejszy otrzymywane obrażenia. Ataki jej specjalne są potężniejsze przez 10 sekund do rozpoczęcia każdej potyczki. To jest niby spoko, ale... Dobra, weźmy to chuj. Dobra, idziemy. Rozumiem, że to jest Błosik. Co to za chłop? Cyklop. That's a real no-no in this town. I apologize for my transgression, Cyclops. What do I owe you for the inconvenience? I can pay. Oh, you pay. The punishment's getting eaten alive by me. Sorry, I don't make the rules. Ja ustaliłem zasady, no cóż. Usually strict. There's no use following a senseless code of law. By jego logiką wykiwać. I do make the rules. And I get real tired. Only even sheep. Tak właśnie myślałem, że to on wpierdala owce, bo ma ich skóry na grzbiecie. I know who you are. You'll eat dust. O. Oh shit. Ja mu tego nie przeskoczę. Jestem pojebany. Jest taka opcja. Okej, okay, musimy się tylko odpowiednio ustawić. Dostałem je ta owca, która tam przyszła, w sensie... O nie! Wziął ją! Pierdala ją! On się leczy! O ten chujek! Dobra, to po to ta owca była. Zastanawiam się właśnie o co kaman. Okej, okay, nie. Skminiłem, że... O właśnie, tak muszę zrobić. Bardzo ładnie. Kurwa, w ogniu stoję. Ej, autentycznie nie zwracam uwagi na ten czerwony krąg. Tak, dobra, mamy owce. Co mam zrobić, żeby ona... Mogę ją jakoś ubić? Czy o co kaman? Czy mam po prostu tylko ją od niego odciągać, czy o co kaman? Nie mogę jej, ona nie ma paska życia w ogóle. Dobra, bo chwila, bo za chwilę to kurwa ja zginę. Fuck me! Oczywiście skupiłem się na tej jebanej owcy, żeby on sobie życia nie przywrócił, a więcej straciłem tylko przez to. Okej, okay, dobra. Tyle było z cyklopa. And stay down. For me. I zyskałem owczą wełnę najwyraźniej. I on zasnął. On nawet nie umarł, co zasnął. Ciekawa koncepcja. No tak, bo to jest świat tak jakby żywych, nie? Więc tutaj on jak umrze, to on tu nie wróci. My keepsake expired. I to jest dosłownie krowi poziom w Diablo, nie? Lol. Dobra, tak, podleczmy się. I co my tam mamy? Aha, to leczenie. No to to i tak nam już nic nie da tak naprawdę. Obrażenia... Nie, no weźmy sobie ząbek ewentualny. Chyba była jego kuchnia. Chodźmy dalej. A harbor. Some mandrake seeds. Okej, okay, kolejne jakieś te.
the scuttled ship. I mówicie, że mamy... Aha, mamy jakiś port. Okej. Okay. Dwa kieśnięcia na wyrównanie ciśnienia i... W sumie nic tu nie ma, dobra, możemy lecieć tam. Zapominam zawsze, że tu jest bieganie. W jedynce nie było biegania. It's got a spectral gate. Take me away. Wow, co tu się stało? Okej, okay, dobra. This must have been the closest ship. I'll take it. Wiem, że w Early Accessie tutaj, wiecie, za bardzo do końca też nie ma nic więcej do roboty niż dwa, tak jakby, dwie krainy ledwo. Natomiast tutaj mamy drewno. To drewno jest nam potrzebne. I teraz kot stoi po drugiej... Co się za moją postacią dzieje? Kot stoi teraz po drugiej stronie drzwi i też mnie uczy, że chce wejść. Brawo. Jakiś dziwny chłopok. Ja, możemy wziąć hajs albo Hestię. No kurwa, Hestię. A, tak jakby on... O, rozumiem. Nie opuszczamy strefy, tylko zostajemy na ekrancie. Fajnie. Znaczy, w sensie fajnie, że mamy taką standardową ścieżkę, jak w Hadesie 1, tak? To są podziemia. Oraz mamy ścieżkę tą na powierzchni, która zupełnie inaczej wygląda. Przynajmniej już wiemy, skąd to drewno mamy pozyskać. Dobra, Hestia, dawaj. Dobra, a pytanko do czatu. Co? Ponieważ wydawca dwóch pierwszych sak zajebał hajs Jorge, to on nagrał jeszcze raz, lekko je zmieniając, więc masz jeszcze więcej do przesłuchania. Ale o czym teraz mówisz, Mag? Skierowałeś to do mnie, ale nie mam pojęcia, czy to... To chyba miało być do Satena. Myliłeś zielony kolor? W każdym razie coś chciałem powiedzieć, że możecie teraz zrobić jakąś ankietkę czy coś. Bo powiedziałem, że następnie będziemy ogrywać Callisto Protocol, ale na przykład, jeżeli nie Callisto Protocol, bo powiedzmy, że się wyjebie i coś będzie nie tak, to chociaż oczywiście Ozzy się zaoferowała, że moglibyśmy ogrywać Callisto Protocol po prostu na PS4. Spoko, spoko, Maguś. No to co? Czy jakiś bardziej Bloodbornik, czy na przykład właśnie Control, czy Alan Wake 2, coś w tym rodzaju? Możecie napisać jakieś coś, albo jakąś ankietkę zrobić. Powiedzmy, że część gier będzie pewnie w naszym zasięgu, więc możemy nad tym pomyśleć. Właśnie Kontrolę też bym chętnie ograł. Dużo gier bym chętnie ograł. Najpierw Control, potem Alan. No w sumie to też miałoby sens, nie? Gdyby nie stworzyli, to myślisz, że większość pobliskich pocisków wywołujesz podpaleniem wrogów, za każdym razem, gdy ranisz wroga takim sobie specjalnie zyskujesz manę. Przytrzymanie czarby strzelić ognisty pocisk. Ja mam wrażenie, że tego nie brałem, ale ciężko też stwierdzić, bo tu nie ma tych przepowiedni. W sensie to jest tak, że musimy dosłownie wziąć pewną ilość błogosławieństw danego Boga, żeby dopiero przy jakimś procencie nam się pojawi, że hej, przepowiednie są na to i na to, nie? Wtedy widzisz, których miałeś, których nie miałeś. Czy w to, czy w kurde to? Bardzo dobre pytanie. Chyba na razie pójdziemy w to. They never learn.
No i okej, już całkiem szybko tu idzie. Oczywiście Zeus. No, zapraszam do głosowania w ankietce, bo widzę, że tam jest jakaś przypięta już. Znaczy, to nie tak, jakby chciałbym też jakby znać wasze zdanie, ale spróbować jednak tego Callisto Protocol ograć. Bo raz, że jakby bardzo dużo podobieństw ma ta gra do Dead Space'a, którego lubię. I ten sam team to wykonywał, tam jakby ludzie z tego oryginalnego teamu wykonywali Callisto Protocol. Podobne problemy na premierę miał. Chociaż słyszałem, że w ostatecznym raz rachunku Dead Space 1 remake wyszedł lepiej niż Callisto Protocol. Ale to nic. Warto zawsze dać szansę. A taki myślę, że możemy wziąć to. Aha, i wychodzimy. No dobra. Chyba żeśmy dopłynęli. Albo nie, drugi pokład statku. Wiem, że gdzieś dopłynąłem. Chyba gościa przy sterze zajebałem przez przypadek. Ale to nie moja wina, że on tam stał. Dobra, przejdźmy się jeszcze tak, czy nie ma tu jakiegoś właśnie drewienka do podniesienia, bo wiem, że chyba 3 albo 4 drewienka potrzebujemy, a podnieśliśmy jedno, choćby w Hermesa. Tak chuj, kasy widzę, zarabiam. Co to kurwa jest? Aha, dobra. Oh shit. Dobra. A 7 na kliką. Tak, ale podejść za fenomenalną grafiką Callisto Protocol trochę się... Tak i nie, ale wiecie, to jakby tak te horrory często bazują właśnie na wizualiach, nie? Jakby... Jak jedni Callisto, co gramy, Control wygrał, słuchajcie. No to dobrze, to jak coś, to mamy plany na Controla. Znaczy, myślałem, żeby z Controla zrobić serię na kanał, ale teraz już wydaje mi się, że to nie ma trochę sensu. Patrząc po tym, że na przykład był teraz ostatnio Days Gone. Bardzo fajna gra, bardzo mi się przyjemnie grało. Podobało mi się platynowanie tej gry. Ale zajęło to zajebiście długo, więc myślę, że tutaj nie będę się już tak ten... Jakby, że... A, nie, tą grę tylko na serię. Dobra, chuj, ograjmy to na streamie i też będzie okej. CTRL wygrał, to bym się spodziewał, tak. Jak ktoś grał w Dead Space'a, to zobaczy inspirację. Nawet we wszystkie Dead Space'y grałem, w remake też. Kiedy urok jest gotowy, poszasz się szybciej, atakujesz, przygotowanie uroku zużywa mniej. To jest Hermes, tak? Zwiększone obrażenie przez 30 sekund po zabiciu wroga. To... Brzmi fajnie. Sailing on. Idziemy dalej w buny. Kurde! Ten jebaniec mnie tu. Dawaj go! Kurde. Not a chance. No okej. Okay. Mało życie mi zostało. Aktywuję się, wzrok wystrzeliwuje wiązka błyskawic. Sprint sprawia, że tak, jeśli wyczerpują się bez aktywacji. Bez ciebie efekty wyładowania zadają obrażenia, jeśli wyczerpują się aktywacji. Hmm.
A, okej, okay, dobra, bo tutaj musi być po otrzymaniu 120 obrażeń we wrogów objętych działaniem tego efektu, uderza piorun po 3 i przez 3 sekundy. Rozumiem. Czy tutaj to będzie bezwzględnie się to aktywuje? Nawet bez aktywacji się, a tutaj, że jeżeli się aktywuje, to wystrzeliwuje wiązka błyskawic. Dobra, dajmy to chyba. I idźmy w to. Te serio, mało życie mi zostało. Kurwa, harpie! Czy harpie, syreny, chuj wie. To mitologia, to inaczej. Ouch, ouch, ouch. Mam was. No, ten jest dużo szybszy tak naprawdę. A tak. Not good enough. Okej. Okay. 209 mamy. Jej, możemy przejść na trzeci pokład. To jest tego Odyseusza, więc syreny. No właśnie tak mi się wydaje, że te syreny z mitologii greckiej to są właśnie to, co my znamy jako harpie, nie? Okej, okay, nice. Żyćko. Co to za gówno? To są jakby miecze same z siebie, czy...? Tak, to są same miecze. Wiem, że może jakieś niewidzialne podpory, ale miecze tylko z nich widać. Kurwa się chuje, teleportują. Dobra, i tutaj widzę tylko żyćko, żyćko zyskuje, tylko problem polega na tym, że ja się tu nie... A co to jest? O, spada, aha, spada mi to, dobra, rozumiem. To jest to, co od Hermesa dostałem. O, świetnie, bosik. Szkoda, że... Właśnie. To twoja teściowa. Znaczy nie, ty nie masz męża. O nie! Co mi to robi? Jakieś kurwa delfiny, morświny, czy... Aha, wystarczy potem napierdalać i to są jego macki, tak jakby. Aha. To wcale w to nic nie robię. Pół życie ma zdjęte, ja mam dwa przywracania życia, więc nie jest źle tak naprawdę. Zastanawiam się tylko, czy mam atakować maski, czy wiecie. Na przykład moglibyśmy tak zrobić. I kałabunga. O Jezu! Potężnie, potężnie. Czy wiecie, czy tam na środek trzeba było tamtego atakować, ale widzę, że tylko macki. I oglądałem materiał o jakimś... o jakiejś grze, chyba jakimś Legend of Zelda? Albo nie? Nie wiem. Jakaś gra, która miała takiego potwora jak ten. Kurwa, nie pamiętam, co to mogło być. No nieistotne teraz. No, oczywiście przezwyciężenie śmierci. O, chyba ubijamy. Nice, szybko. Ale był bardzo podobny potwór. I... chodziło o ukryte easter eggi w grach, czy easter eggi, czy tego typu rzeczy. Sekrety w grach, które zostały odkryte po wielu latach. I dopiero po wielu latach ktoś wykminił, że jak się napierdala mniej więcej takiego potwora, jak tutaj był, i on co jakiś czas ma taką fazę, że napierdalamy go i on się tak przewraca, a potem wstaje i napierdala się dalej, nie?
to że w tym momencie, jak on się napierdala, znaczy jak padnie na chwilę, to trzeba w to wejść i polać go wodą i on od razu, kurwa, ginie. Przy pierwszym, jakby przy pierwszej fazie, tak? A ludzie przez lata napierdalali się, bo nie wiedzieli, że można coś takiego zrobić. Że po prostu można podlać go, w sensie była taka fiolka z wodą jako przedmiot używalny, nie? I... Puszki później... Okej. Okay. Co to była? Charybda? Była Scylla, to ich charybdy nie mogło zabraknąć, okej. Okay. Syreny z Wieśka. Syreny z Wieśka. Nie wiem. Znaczy, Solso być to w tydzień wykminili. No właśnie, to była jakaś gra taka stara dosyć, nie? Więc... To jest ta hybryda, okej, okay, dobra. Mogłem przeczytać, co tam było napisane, ale jebać. Dobra, mamy to. Fiordy mogą uderzać dodatkowo jeden raz. Mam wrażenie, że tego nigdy nie brałem. Czy coś tu jest? Nie ma nic. No i pytanie co? No bo mamy dwóch bossów, żeśmy zrobili i co będzie dalej? Bo wiemy, że tutaj nic... Wiem, że tutaj dalej nic nie ma. A nie, jeszcze mamy statek, dobra. Okej, cieszy mnie to, że faktycznie teraz to przejście na powierzchnię jest trochę bardziej legitne niż to, co do tej pory robiliśmy, granie przez dosłownie moment. Dawaj tu. Ile jeszcze, kurwa, tego było? Wieśko syreny pływały i latały takie z łukami paskudne. A nie pamiętam teraz już, szczerze mówiąc. O, ty gnoju, ty. Właśnie tego dużo. Fuck, i drugie przywracanie życia. Ostatni, dobra. Zaktualizowano coś, okej. Okay. Wodorostek. Mam wrażenie, że podobne były w jedynce. Tak gorąco, że spać mi się chce, kurwa. A mi się właśnie, ja mam raczej na odwrót, mi się zazwyczaj właśnie nie mogę zasnąć, jak jest tak gorąco, jak teraz ostatnio. Jest drugie drewienko, w końcu. Jesteśmy znowu na podstawowym pokładzie. Jest to zastanawiające. Ciekaw jestem, o co Kaman. Czy to jest w jakiś sposób zapętlone w tym momencie, że po prostu dopóki nie zdechnę, to będę tu siedział? Czy ktoś ma informację, jak wygląda ten etap? No bo zabiłem drugiego bossa i tutaj jakby wróciłem znowu na podstawowy pokład. Dalej mogę wybierać rzeczy. Może to jest po prostu takie limbo, żeby sobie, wiecie, ponabijać surowce w ramach przeprosin za to, że nie ma dalszej części gry na tym Early Accessie. Miałoby to trochę sens. Za to możemy pozbierać sporo tych. O, proszę bardzo, wodna odnowa. Zyskujesz sobie za każdy posiadany woda. Okej. Okay. Ja mamy 4 wody. Idealnie. Excellent. A
później napisałeś: Jezu, jest tak gorąco, że spać mi się nie chce. W bardzo dziwnym momencie użyłeś słowa nie w tym zdaniu, dlatego jakoś totalnie mi nie pasowało. The Black Flagship. O, mamy O, wow, a co to kurwa? Złote jabłuszko, jakiś bosik następny. No dobra, mamy bardzo dużo kasy, więc zbierzemy wszystko. Sprint cyklon, atak z większe obrażenie, zyskujesz zdrowie, kiedy zbierasz rośliny, nasiona, grzyby. No to dawaj to. Dawaj to i dawaj to. Atak wyładowanie, kiedy wiesz, nie wyładowanie z obrażeniem, będzie wyciągnął się bez aktywacji. A dajmy to jednak. Jabłuszko do zdobycia. No dobra, to zobaczmy. Nie ma dwóch bossów, jest trzeci. O! You made it. Eris. Hey, sailor. What a coincidence running into you like this so far away from home. Where are you headed? Maybe I could give you a lift. You know perfectly well where I'm headed. And I can get there on my own, thanks. You sure about that? Because it looks like you've been having a pretty rough night so far. And it's only going to get worse. I don't care for your insinuations here, Eris. Speak plain, or get out of my way. Oh, I'll speak plain. You're boring, I don't like you, and you don't get to order me around. Myślałem, że one się raczej lubią, ale tu widzę, że nie. Run. Serio? No ja sobie najpierw wykopię. Nie myślałem, że będę z nią się napierdalał. Tak. Ależ na kurwia. Tak, ona ma tą broń, co miał Zagreus w jedynce. Cieszę się, że to wykopałem na początku. Nie mogę biegać, nie muszę. Tak. All mine. No chodź tu. Tak po prostu zaczęła z nami napierdalać się, bo tak, bo mnie nie lubi. No pojebana baba. Trzeba ją uwięzić i jebnąć promieniem. Kurwa, mogłabyś się zatrzymać? No, świetnie, teraz akurat osłonę jakąś zebrała. Plus 100 obrażeń, dlaczego? Co ta inda? Nie wiem, czy coś to da. Oczywiście, że nie, bo już stamtąd wylazła. Tak myślałem, że bardzo ciężko ją będzie niestety walnąć tym. A i tyle. Dobra. Got so far, only to trip and fall. Czek Zagreus, że coś nie pojawi w domu. Zagreus generalnie ten. Zagreus generalnie został zatrzymany w czasie przez Chronosa, nie? Więc. Dosłownie lepiej byłoby go zabić i wtedy bym mógł napierdalać się z Chronosem. I po co ona tam nam stanęła? Generalnie tutaj se wcześniej siedziała i wszystko było pięknie. Zwierz się zwierzowi. I zblokowuje się koop. Tak, to było cudowne. Okej, okay, ta jakoś... Patrzcie, przyszła tutaj. Możemy z nią pogadać, czemu nas ponapierdalała. You traitor. How dare you stand against me in our cause? And of all the nerve to show your face again here. You'll be cast out for what you've done. Sorry, babe, but I'm not going anywhere. Thank Nyx and Hecate and their unbreakable oaths. Besides, you got me all wrong. Oh, perhaps I merely mistook you for one of Nyx's other daughters who readily shot at me using the rail of adamant. No, that was me all right, and I had a great time. But I take umbrage with the traitor thing.
think I made clear I wasn't on your side. A, ona po prostu nie jest po naszej stronie. Dlatego nas napierdalała, ale nadal będzie tu przychodzić. Co za pizda. Sure. Interesting. Nie, mam wrażenie, żeśmy napieprzali... No właśnie, ale czekajcie. Bóg światła, bogini piękna, ale za bardzo nie mamy żadnych innych tych? Czemu nie mamy przepowiedni do innych bogów? Tego nie czaję. Dobra, dawaj psychę. Zobaczmy tu. Jej! Zapieszczony zdrój życia. Oraz mamy. O, proszę bardzo, jednak śmieci i mech się na coś przydadzą. Przebywanie kolonii nietoperzy. Wykorzystaj wszechwiedzące nietoperze zamknięte w klatek na terenie Efiry, aby lepiej zorientować się w terenie. Wow, shit. Trochę się przestraszyłem. Karolu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dzięki, super, za gifciki. O, Ania dostała. I jeszcze jakiś Kilroy. Dobrze, dzięki bardzo. Czy te nietoperze... Te nietoperze nie zostały uwolnione z klatek, lecz musiały uciekać ze swych własnych siedzib. No, te stworzenia, z których pomocą możesz widzieć swoje otoczenie wyraźniej. No dobra, jakby weźmy te nietoperze, jak już mają być. Bardzo się cieszę, że ta Eris rzuca jakieś plastikowe opakowania po prostu po jakichś batonikach czy czymś, jakby plastik w tamtych czasach, nie? Ale okej. No i dobra, zobaczmy, czy coś wykminimy. Oczywiście, możemy sobie pozbierać rzeczy. Świetnie. Co możemy teraz? Jest aspekt nocy i ciemności albo zatrzęsienie studni styksowej. Gwarantuje pewien się studni Harona na obszarach podzielających się... Okej. Okay. Brąz, lecznica, moli i pabłka wodna. Okej, okay, czyli jedno i drugie możemy na spokojnie sobie zrobić. Czy takie pomniejsze studnie Harona będą co któreś pomieszczenie. Było to w jedynce, tutaj widzę, że trzeba było sobie to odblokować. Oraz aspekt nocy i ciemności. Odkryj aspekty w srebrnej sadzawce, by jeszcze bardziej wzmocnić każdą broń główną. Poproszę. As bearer of the fated arms of night, I seek their aspects hidden from my sight. See that, sisters? Mówisz, że plastika przed chwilą zostaje zabity przez kogoś, kto wali ze snajperki shotgun. No w sumie tak, może mieć to sens. Dobra, pałka wodna, dryfujące drewno, no właśnie, potrzebne. Tu mamy osnowę, dryfujące drewno i żelazo. A znowu słona, lulecznica, tak, czosnek. Czosnek, lulecznica, zaraz posiejemy. Przez mak. Czosnek poproszę. Pałka wodna, lulecznica na pewno. Co to jest to? Mandragora. O tym nie słyszałem. Pszenica nie maknie. A to na razie zasiejmy sobie... Myślę, jeszcze tą pałkę wodną. Dawaj jeszcze czosnku. Coś tu z tą ząbą pogadać? According to reports, Eris flew off toward the Rift of Thessaly on an intercept course with the fleet. Except I don't think that she's headed there to help. Not you, at least. Właśnie, Eris to jakby stoi trochę po drodze. No. Tak, no to właśnie. W sensie, tak jakby Eris się cieszy z tego, że tak się stało, bo powiedziała, że już nie ma powrotu do tego stanu rzeczy, który był wcześniej i mam się z tym pogodzić i chuj. All we can do is work with what we've got. I apologize that we could not forewarn you on this one. We'll continue investigating her motives and accomplices. I'm not convinced she has any of either. This Cicilline notified me it was Eris herself who barred you from gaining the heights of Olympus. She never should have got her hands on the rail of adamant again, that wretch. No to jest tu obok, weźmy ją za jedmy, no i tyle. Headmistress, is there truly nothing we can do? Your oath to Nyx means Eris can come and go here as she pleases, only to try and blast me to bits when I approach my goal. One must carefully consider the terms of binding contracts, Milenoe. A mistake on my part you are paying for firsthand. And I apologize. Do bring her hell when... Sounds good.
No dobra. Czyli nie zrobimy z tym nic. Just as I neared my destination on the surface, she was there. Let the adamant rail do much of the talking. Imagine my surprise. So what to do? Can't kick her out since all children of Nyx are welcome here. Whose bright idea that was? Maybe give her some more. Właśnie, Nemezis też tu jest mile widziana, a wcale nie wiemy, czy też nas nie rozpierdoli. 10 lekcji na Duolingo dzisiaj? Wiesz co, napierdalałem sobie te znaczki, więc jakby to nie były te normalne lekcje, tylko rysowanie, nie? Zapamiętywanie znaczków, dlatego tyle wyszło. Dobra, chwila. Tu nam się robi spoko. Tu nam coś pokazuje. No właśnie, czy możemy sobie coś wykupić? Kurwa mać, brakuje nam dosłownie jednego punktu psyche, żeby to odblokować. Fajno. Ale na przykład mamy wełnę, która nam odblokuje ten aspekt. Właśnie, złote jabłko jest za ubicie tej. I jeszcze jakiś piasek. No nie wiem, kurwa, jaki jest problem ze znalezieniem piasku, no ale niech będzie. No ale dobra, skoro mamy już tą wełnę, to sobie to odblokujmy. Też za zero. Rozpatrzmy, okej. Jak to mi wszystkie są siedmi karty. Okej. No to trochę problematyczne. Ale tak, to nam daje zmienny los i to nam daje plus dwa zmiennego losu. Czyli będziemy mieć plus jeden... I plus jeden, to wtedy będzie jeszcze plus dwa. Ech. 33 mamy. Aż na znalezisko, albo więcej kasy na początek. Dajmy to. Ale na razie i tak nic więcej nie. Nie ogarniemy. No nie mamy punktów. Dobra, no właśnie. Tutaj coś. O właśnie, coś nam tutaj wejszło. Spekty Kirke, Momosa, Artemidy. Aspekt Pana, aspekt Morosa. W mitologii greckiej Pan występuje? Okej. Aspekt Melinoe. Aha. Czyli możemy sobie ulepszyć... Już nie rozumiem. Dobra, to na pewno nie, tego na razie nie ruszamy. To są podstawowe bronie i możemy je sobie polepszyć. Faktycznie było tak w jedynce. Albo możemy sobie wykupić aspekt na konkretną broń. Na te, okej. Okay. Po 12 trafieniach atakiem lub atakiem specjalnym uzyskujesz ukojenie przy kolejnych zdolności. Twoje zdolności zdają dodatkowe obrażenie, ty błyskawicznie uzyskujesz. Okej, okay. Ciekawe. Aspekt Momosa. Każda z wykorzystanych przez ciebie zdolności staje w miejscu użycia maksymalnie 3 razy lub do czasu jej ponownego zastosowania. Ciekawe. Aspekt Artemidy. Kiedy podtrzymujesz atak, możesz sporadycznie wykonać blok. Następnie zyskujesz ripostę. Tak średnie. A to wszystko mamy poblokowane. Aha, to są te podstawowe, a tutaj mamy kolejne aspekty. Troszeczkę to jest, mam wrażenie, że w jedynce może też nie było do końca przejrzyście zrobione, bo musieliśmy podejść do konkretnej broni i tam sobie aktywować, ale tutaj znowu mamy miszmasz zrobiony straszny. No nie jest, ja bym odblokował po prostu wszystko. Bo czemu nie? Odblokuję te, co mogę. Grant me the aspect of Momus. I bet it's pretty good. Przecież zaraz zobaczymy, jak to wygląda na poziomie właśnie zejścia do broni. Czy ja tu mogę wybrać? Przemień. A, i tu sobie wybieram. No dobra, to ma sens. O, mamy zgładzeni wrogowie, udane noce, najwyższe zwycięstwo, najwyższy poziom strachu. To jeszcze mi tu coś pokazuje. A, że możemy sobie to ulepszyć. Ale nie, bo to będzie nam psychę zbierać, to ja tego nie chcę ulepszać. Something transpired with the silver puddle back there, I could tell, young one. You're doing a perchance that of the fates themselves. To jest świetne, bo on miał ten sam tekst w jedynce. Mówi tak, o, jak tu sobie tak sam siedzę, to twoje bronie czasem zaczynają wibrować i coś tam. Dobra, okej. To mamy, co to jest? Aha, to jest ta czaszka. Dobra, na razie mamy łopatę, ale łopata się przydaje. Przydałoby się więcej tych...
Tego dziadostwa przydałoby się więcej. O! Mezis podeszła do hipnozy, ciekawe. Look at him all peaceful, not a care in the world. Could you imagine? He's beautiful. He has this wisdom about him, even asleep. Nyx must have taught you all so much. Aura mądrości, nawet kiedy śpi. Kurwa, on był przygłupem totalnym w jedynce. Not really. Hypno served in the House of Hades under Mother's care. Ran into him now and then, though. He ever wakes up? Hope I can be there when you finally meet. Thank you, Nem. En się przechadza. Nie wiedziałem, że oni coś robią tutaj, pozostanie w miejscu. Pan jest dosyć starym bogiem, chyba potem Dionizos go zastępuje. Okej. Okay. Princess. Princess. O, proszę bardzo, wrócił. I cannot condone your actions. Your visits to the surface violate the terms the fates set for your father's lineage, and you invite whichever consequences they see fit. Oh, serio? Yes, but unofficially, Lord Moros? If you'll permit yourself to speak of it this once, or are we limited to candid conversations only when I'm on the verge of death? Our conversations are most definitely more secure that way, but unofficially, I am amazed by your accomplishment. Perhaps living so close to the surface predisposed you, but still. May the fates forgive my transgressions. Likewise. Pan był bogiem lasów i rolników, miał taką samą rolę jak Faun czy Sylvanus. No ale Faun, Sylvanus to chyba były jakieś tam... To nie były takie jakby... Znaczy ci więksi bogowie, nie? Okej, okay, to, to właśnie nie pasuje mi to, patrzcie. Mamy tak, mamy Sniharona. Pancerzonych wrogów. To mamy młoty Dedala dla wszystkich broni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tylko. Nie sześć. No i tu mamy Dalry, Afrodyta i Apollina. I nic więcej, kurwa. Trochę to dziwne, ale dobra. Może to się będzie po prostu samo aktywować? Cholera wie. Siemanko, Michał, cześć. To dalej mi coś pokazuje. Co znowu? Tego jeszcze nie przeklikałem. Wiem, że to też będzie się jakoś dało potem ulepszać. Aha, bo ja nie mam szóstej broni. No dobra, to ma też sens. Aha, to są te czaszeczki. Kurde, to będzie ciężkie. Dobra, idziemy na dół. Nie wiem, czy nie wziąć topora z powrotem. Czy wziąć kostur? Że wziąć kostur, mam tu odblokowany aspekt jakiś, nie? Czy możesz sporadycznie wywołać blok? To jest trochę głupie, ale... Przyjmijmy przytrzymać zdolności po 12 lub specjalnych słyszysz ukojenie. Każda wykonana może zostać aktywowana maksymalnie 3 razy do czasu jej... Okej, okay, czyli powiedzmy, że wykoduje sobie zdolność i to są te podtrzymane rzeczy i one w tym samym czasie, jeżeli na przykład ten krąg bym sobie podtrzymał czarów, to ten krąg się pojawi 3 razy jeszcze, tak? Czy tam pojawi się 3 razy, jedno po drugim tak naprawdę. To mogłoby być całkiem ciekawe. Ja bym sobie ten aspekt Momosa wziął, nie wiem, kim też był Momos, ale możemy spróbować iść na tym. Nie byli jesteś wielcy, no to Demeter miała władzę nad florą w świecie, ale Sylvanus był strażnikiem lasu i pilnować przed ludźmi, którzy je niszczą. No dobra, coś takiego jak były na przykład nimfy i tak dalej, nie? Okej, okay, czyli pan był jakimś takim pomniejszym bóstwem. Herb królowej. Kogo, kurwa? Hery? The family stands united in our cause. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. To jest Hera? Pleased to make your acquaintance. O mój Boże, nie spodziewałem się. Already had enough of the surface, yes. Well, I promised the family that once you demonstrated your resolve to us, I'd take you under my wing. And I always keep my vows. Bardzo ciekawe, że Hera. Nie spodziewałem się Hery w ogóle. Okej, okay. Ataki zadań zwiększają obrażenie wywołują złączenie. Klątwa wrogowej objęci działaniem efektu otrzymują równowartość 30% obrażeń zadanych pozostają dotknięć. A, okej. Okay. Czyli napierdalamy jednego przeciwnika, drugi też obrywa. Ataki specjalne zadanie zwiększają obrażenie wywołują złączenie. Sprint wywołuje przy...
pilnie wywołuje przy kontakcie z wrogiem złączenie. Dajmy na razie te specjalne ataki, znaczy zwykłe ataki. Okej. Okay. Musimy kliknąć kilku na raz. Kurde, chaos. Nie wiem, czy tam na razie chcę. Ej, w ogóle nie mam pojęcia, jaki... O, kurwa. Ząbek mam. Zapomniałem tego zmienić... zmienić... kurwa. O tego aspektu. Pawki sobie zmienić. No trudno. Przejdziemy do chaosa. No niby możemy iść. Zawsze coś wykopiemy. Jak Melina jest córką Zeusa, to nie w tej mitologii. Tutaj jest dużo uproszczeń, tak? Melina jest córką ewidentnie Hadesa w tej części oraz Persefony. Jakby Zeus tu nic nie maczał, że tak powiem. Dobra, panie chaosie. Pani chaosie, nie wiem. Pani chaos. Osoba chaotyczna. Ej, coś też będzie. O, inkantacja. Dostałem inkantację, dobra. Co mamy jakieś epicki? Przez kolejne potyczki koncentrujesz manę, kiedy ją zużywasz. Następne ataki zdają 70 prawie obrażeń. Kurwa, nie mogli 69% zrobić, tylko 68%. Przy kolejnych dwóch darach będziesz mieć możliwość wyboru, tylko zwykłe. Następnie jest 70% szans na znalezienie 100 zasobów przy pomocy narzędzi. Przez kolejne potyczki zabicie wrogowie ciskają w ciebie piekielną bombą. Następnie zużywasz mniej manę. Nie, no myślę, że te napiski sobie weźmiemy. Okej, okay. I wygłoszono przepowiednie chaosa, no przynajmniej tyle. W to pójdziemy. Pytanie, czy na pewno nie jest córką? Nie, no już myślę, że tutaj nie... aż tak nie kombinują. No i widzę właśnie, są złączeni. Czy muszę zaatakować jednego, a potem... po prostu atakować wielu... A, wrogów! To wtedy będą obrywać. Aha, i to się nie złącza tylko jakby dwóch wrogów, tylko większa ilość. Świetnie. Wiele było warte. Idziemy w zielone cały czas. Kurde, dajcie mi jakieś rzeczy, no. Najlepiej by było wywoływać właśnie czarem złączenie, nie? Pyk, kurde, złączasz kilku wrogów naraz. Dobra, no i mamy studnię jakby co. Odzyskaj życie, o, zdolności. A weźmy sobie to, żeby wypełniać przepowiednie. Hephaistos, fajno. No i mamy Hephaistosika. Znowu soft enter wrzucony po słowie sporo. Tak, kiedy biegniesz sprintem, za każdym razem, kiedy otrzymujesz obrażenie, są zmniejszone 10%, zyskujesz nieco many. Koncentrujesz się po wejściu do strefy, wyzyskasz pancerz do czasu jej opuszczenia. Nice! Ej, w sumie za koszt many zyskujemy 10 pancerza, to jest naprawdę spoko. Jest 10 punktów życia, które będziemy odzyskiwać co pomieszczenie. W sumie jest spoko, możemy go zaznaczyć i w teorii powinien obrywać od innych.
Okej. Okay. Takim szybko mu się zdechło. Hope you don't mind I call you Sunshine, by the way. I mean it when I say it. I know you come from underneath the earth, but there's this brilliance about you. Your mother's side, I guess. Czary wywołują oślepienie i zadają przed zniknięciem gotowne obrażenia. Sprint oślepia, takie specjalne Nie, dawaj to. Krąg słoneczny, brzmi fajno. I see you. Okay, jakieś nasionka zyskane. Care for a little wager here? No, yes. Could use more coin. How about I take yours as soon as we're finished? Ja akurat mam gówno, nie pieniądze, więc spoko. No kurwa, kradnie kile jebana. Jeden. Show off. A, przestań. Znaczy, przesuń się. No jebaniutka, no. Porówno. Remis, kurwa, i co? Thought for sure when first you saw me out here, you'd go telling Hecate as soon as you could. But you didn't. Czyżby Nemezis nie była wcale taka zła jak na przykład Eris? Headmistress doesn't ask me to make reports. You're probably drawing some of our enemies' attention off of me. Very least I could do. Wasn't going to back down no matter what you did, but this way can stay focused on the task at hand. Wow, udało mi się zjeść całe sushi, jakie miałem pałeczkami, by i to bez oszukiwania, będę gotowy na ramenowanie z Anią. Okej, okay. No to dobrze. Ty mówisz, że jest progres w twoim suszowym wydaniu. Świetnie, dobra, chodźmy tędy. Ręka mi odpada teraz. Tak, no to prawda, jest... jest także... O, proszę bardzo. Jest faktycznie tak, że właśnie na początku ręka boli po prostu od pałeczek, ale też mam wrażenie, że na przykład ja za mocno trzymam te pałeczki, ale jakby nie zwracam już na to uwagi. Ale tak na przykład mam z pisaniem długopisem, też za mocno czasem naciskam i przez to na przykład nie jestem w stanie szybciej pisać, bo za mocno przyciskam długopis i jakbym długo pisał, to mnie palce potem bolą. Nie wiem, mam wrażenie, że... Albo jestem pojebany, albo kurwa nie umiem trzymać pałeczek i długopisów w rękach. Za duży nacisk palców. Auć! Uff, ale strasznie mało tych zyskujemy. Naprawdę bardzo mało tych zasobów. Let's begin. Najpiękniej. I draw you down, O Moon. Lend me your light. We shall see to it that the rightful queen and king of the underworld retake their throne. Her father I knew only from Nyx's account, though I would see her mother when she visited Olympus. You have her regal bearing. Najbardziej boli miejscu, gdzie opiera się jedna pałeczka, bo chyba tam za bardzo nacisk. No, możliwe. Gra w jedynce też z nami walczyła, ale jednak można było z nią romansować. No, niby tak. Your choice. Urok sprawia, że wszystko inne porusza się wolniej. Urok wywołuje na obszarze docelowym. Urok przewraca 15, maksymalnie 3 razy. Użycia na mieście ze zdroju. Nie, no to jest w sumie najlepsze. A co to jakieś? Obrączka z literką A. Kolejne otrzymane obrony są zmienione na taką samą ilość leczenia. Po wykonaniu jednego trafienia.
Niewiele to jest warte, ale zawsze da się dać walnąć jakiemuś mocnemu wrogowi w takim razie. Kurwa, się właduje i to spowalnia strasznie. Co to? Jeszcze jak Hanta się pojawi na ramionowaniu, to była hańba. Jeszcze może Ozzy będzie, to żeby była hańba do sześcian. No, panie Sateny, ja jestem stałym bywalcem ramenowni. Właśnie tak z Anią gadamy, że wiecie, Kraków drogi, może trzeba by się do Kielc przeprowadzić. I mówię, Ania, ale... Przeprowadzimy się do Kielc i będziemy kurwa codziennie chodzić na ramen. Po prostu pójdziemy z torbami w Kielcach. Bo w Kielcach, mam wrażenie, że w Kielcach są lepsze ramenownie niż w Krakowie. To jest niesamowite. No i tu są spokojne instrukcje, jak Bielik mogą tego używać. W sensie pałeczek? Zabijamy pałeczkami prawie jak widelce. No nie wiem, ja już nie mam problemu. Tylko, że ja też, ja zacząłem się uczyć jeść pałeczkami gdzieś, nie wiem, w okolicy gimnazjum, liceum. A znowu ramen w Final Stories. No dokładnie, idzie. Za każdym jebanym razem, jak jedziemy do Kielc, to musimy iść na ramen. Myślicie, że po co szliśmy 25 km następnego dnia? Trzeba było ramen spalić. Ale dobry był. Dobra, czar zużywa mniej many, przygotowanie uroku zużywa mniej. Okej, większość wrogich pocisków przemieszcza się wolniej. W sumie z niego to chyba wszystkie braliśmy. Że poza tym... Ale czar, to jest tylko to. Że niech te pociski się wolniej poruszają. Młotek! Dawaj młotek! Kurczę, cofnę sobie wiatrak, bo wieje cały czas na mnie i mam wrażenie, że będę chory po tym. Dobra, lepiej. Dałem go w tryb obracania się, więc nie będzie cały czas wiał na mnie. Się zaaplikowałem do pracy na leśnika. Znam pracę z natury tylko od strony lecznicy weterynaryjnej. Raz się żyje, może mnie przyjmą, bo znam Excel. Może tak być. A co ty tu, muszko, robisz? A, widzę, że... Some seeds. Zbliżamy się do Hekaty, ale strasznie długo nam zajęło dojście do niej. Mam wrażenie, że strasznie dużo tych pomieszczeń było. Takie mają plus 30 mocy, atak specjalny wystrzeluje dwa pociski, ale zmniejszony zasięg. Atak specjalny zyskuje potężny wystrzał, który zdaje plus 50 obrażeń i przywraca... Okej. Okay. Potężny wystrzał, przytrzymaj i puść. Aż kurde, ja bym poszedł w ten po prostu zwykłą moc zwiększyć. I'm grateful, Daedalus. Pokaż na szczęście Puszkina przed Hekatę. Jest, jest, proszę bardzo. Jest Puszkin. Nie no, raczej z Hekatę nie będzie problemu. W ogóle jeszcze tak, bo ja tutaj przygotowałem sobie i zapomniałem, także proszę bardzo, był Puszkin, jest i drzewo mocy, jest i ze mną Blaszka. Dzisiaj nawet piesek mi podsyłał, że ten na stronie Impostu zrobili właśnie obrazek taki, że coś tam, kurde, Blaszka minęło 25 lat, bo faktycznie te Blaszki dawali, czy nie wiem, czy 25 lat są na rynku, ale faktycznie kiedyś dawali te Blaszki. Mieszna sprawa. No także mamy to. Dobra, lecimy, bo strasznie długo nam zeszło tutaj. The nocturnal arms begin to show their myriad colors. Each of the aspects of the arms of night represents a bearer from another time. I'm still learning the extent of what they can do. Powinienem gryf włączyć, dzięki. Dobra, już pogadali my. Crossed flames awaken. Ah!
O kurwa, trochę ją. A! Trochę ją rozpierdalam, nie? Trochę kurwa ten atak w chuj zadaje, mam wrażenie. Teraz. Ależ ją nie wiem. Aż niemiło wręcz. Kurwa, zostałem łowcą! Jebaniutki. Koniec. Koniec, to było szybkie. Remis zaliczony. Dobra. Nie ma sensu z nią gadać. Weźmy, co tam nam oferuje. I scyndalajmy. Kronos. Dev tu Kronos. When it came to my attention, you were trespassing some other place instead. I've seen your work at the firsthand. You've unsealed the very gates of hell and brought disaster to mortals who've nothing to do with your petty vendetta. You speak of the bedraggled city of Ephira, which once stood in sycophantic tribute to your upstart father. Perhaps what mortals yet remain there shall think twice next time before they... Coward. Dobra, żyćko. No właśnie, mamy tu zęba. Ten ząb to tak nam średnio potrzebny teraz. Strażnik. Dar Posejdona. Właśnie, możemy konkretny dar tej chaosu. Tylko, że okej. Okay. Będzie się zmienić co 8 potyczek. To całkiem ciekawe. Klęsły kamień. Kiedy wybierasz dar, 20% szans na to, że tej nocy losowo zyskasz jeden dodatkowy dar. Okej, okay, zdrowie przywracają plus 20. Zyskaj plus 20, co najmniej jednym. Zyskasz plus 2 po ukończeniu każdej strefy. Ej! By mogło wyjść, bo mamy taki aspekt, który nam coś tam dodaje tej ma, tego, nie? Czy to już nie mamy tego, czy mamy to? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy to nie było tymczasowe, tylko przez... Tu mamy. Koncentrujesz się po wejściu do strefy i dostajesz plus 10, więc teraz będę dostał plus 30. Jak mi to nie zniknie, to będzie mi się jeszcze piętrzyć. To jest w sumie spoko. Dostanie bardzo. To weźmy. Chyba, że coś jeszcze bierzemy. Zyskaj życie. Nie, natychmiast zyskaj 27 kostek. Nie. Przejdziemy. The Rim of Oceanus. Czy tak, bo nie odniosłem gdzieś tego muchi mu, jakby jak najbardziej ten. Trzymam kciuki. Jeżeli stwierdziłaś, że chcesz pracować w lesie, czemu nie? To jest ciekawa robota. Myślę, że leśnicy dostają jakiś taki roczny zapas ofa, bo... Jak byliśmy ostatnio w tych lasach, co teraz właśnie, co mówiłem, że w zeszłą niedzielę przeszliśmy 25 km po tych lasach, to jak byliśmy tam miesiąc wcześniej, to komary po prostu nie żywcem chciały zjeść, a teraz psikaliśmy się ofem i nawet nie zauważyłem jednego kurwa komara, więc byłem przeszczęśliwy. Ej kurwa, to wyszło zajebiście z tą tarczą. Bo jeżeli będę pilnował, żeby mi to nie zdechło przez najbliższe kilka komnat, to będę cały czas zyskiwał tylko wyłącznie cały czas będę zyskiwał tą tarczę. Mogę pójść na przykład, jakby się udało, to na Chronosa mógłbym pójść z jakąś pojebaną tarczą tak naprawdę. Area clear. Coś było? Ale już chyba zgarnąłem? Zgarnąłem. Idźmy sobie tu.
spout syrup. Okej, zaczekamy. Zazwyczaj w jedynce było tak, że jak już skończymy pojedynek, to nam wszystkie te pułapki się wyłączają automatycznie, a tutaj po prostu po pewnym czasie się włącza i trzeba to przeczekać. Obrażenie z złączenie, czary oślepienie. Koncentrujesz się po wejściu do strefy, przeznaczasz... Aha, i tu będę miał większy pancerz początkowy, no to jeszcze lepiej. Idziemy w ten pancerz, bo to może naprawdę zajebiście wyjść. Iść do Seliny, czy iść na tego? Kurde, mam mało bunów, chodźmy tu. Wawie ciężko o komara, no ja mówię o Kielcach, tam... Czy inaczej, mówię o lesie, w jakimkolwiek lesie nie będziesz, to cię będą komary chciały zeżreć żywcem. Auć. Ależ jak ich klepie, o mój Boże, to najbardziej widać na bossach. A, to był Polifem, okej. Okay. Unacceptable! Spin sprawia, trzeba wybrać, gdzie pojawi się krąg spętania. W kręgu uderzy piorun. Kiedy posiadasz plus 10 lub 10 lub mniej we wszystkich. Nie, myślę, że tak brzmiąca lanca będzie spoko. I dawaj dalej! Pana Zeusa. Teraz możemy sobie, o właśnie, zrobić tak. Auć. Breathe it in. Szybciorem to poszło. Taki specjalny ładowanie, sprint, podczas potyczki, źródło eteru, którego przywraca całą manę. Spojonego pojawienia się 10 sekund. To jest kurwa nie głupie. Weźmy to. Dobra, albo ten. 18. Chce iść do chaosa, czy nie chce iść do chaosa? Może lepiej na nektar pójść. Nie mam za dużo życia tak naprawdę. Aczkolwiek ta tarcza jest spoko. Dobra, może będzie coś ciekawego. Zobaczmy, czy coś jest. O, jest do wykopania. Przez kolejne potyczki możesz zdobywać golda, następnie twoje ataki specjalne zadają więcej obrażeń. Masz 120 sekund na ukończenie dwóch potyczek, jeśli się nie uda, dostajesz minus 500. Następnie wszystkie znajdowane przez ciebie hajsy są warte więcej. Przez 4 potyczki koncentrujesz się, kiedy ją zużywasz. Następnie poruszasz się biegiem sprintem szybciej. A, myślę, że to weźmiemy. 4 potyczki. Tak, akurat tutaj szybciej i tutaj też szybciej. Koncentrujesz, kiedy ją zużywasz. Dobra, możemy po prostu mało zużywać tej many i tyle. Kurde, tej kuli nie... Co to za kula w ogóle? Myślałem, że to coś złego, ale nie jestem pewien. To jest jakiś portal, z którego wychodzą? Tak to wygląda. Auć. A, tu jest to źródło eteru, z którego mogę pozyskiwać manę. Dobra, to jest moje. Nie zczaiłem, co to jest. Nie widziałem tego nigdy wcześniej. Haron. Mamy 350 golda, więc w sumie możemy iść do Harona. Czy to już będą laseczki? Laseczki nasze, syrenki do ubicia. No, przepraszam. Tak, żyćka sobie weźmiemy w końcu więcej i mamy jeszcze... No nie, to weźmiemy...
Hermesa. Jak go spotkasz, to powiedz ode mnie. Używa zdolności szybciej, kiedy urok jest gotowy do użycia, poruszasz się tylko szybciej, wykonujesz ataki, atak specjalny, że szybciej. No to w sumie będzie niegłupie też, żeby to... Na razie i tak chyba nie powinienem używać, tak? A czy nie, mana mi to po prostu będzie zużywać. Nie, damy radę. Damy radę. Dawaj. Now see here, I'd no intention to offend last time, and never said you were a clam. At least you could do is base your anger in reality. Would you listen to that, gal? She's still talking about clams, poking fun of my little shell here, huh? Well, let's show her how we do. We're Scylla and the Sirens! I teraz wszystkie obrywają. Nice. Miałem tego nie robić, ale już trudno. Come on. Pięknie. Czekaj, tak. Ja pierdolę, kończymy je. Tak naprawdę my je kończymy. To jest niesamowite. Cholernie dużo zadajemy damage'a teraz. Koniec. Ja pierniczę. I naprawdę jest realna szansa, żeby na tym przejściu zabić tego Kronosa. Strasznie dużo napierdalamy. Byłoby to niezmiernie miło, gdyby się udało. No sirens, thank the gods. Dobra. Co jest następnego? Następnego jest piesek. Czy coś zmieniamy? Nie, tą jedną szarfę musimy zostawić. Znaczy trochę teraz straciliśmy. Wiadomo, że przy bosie będziemy tracić, ale kurde. Naprawdę będziemy pójść zyskiwać. Poleżałoby. Dobra, tutaj nic nie powinno być raczej. Proszę, Hera i ten. I Hephaistos, fajno. Kłop, kłop, kłop. Into the purse. Zastanawiam się, bo jest wędka, nie? Bo co mamy? Jest kilo wędka, łopata i coś jeszcze. I się tak zastanawiam nad wędką, jakby będziemy łowić ryby, ale jeszcze na żadnym etapie nie widziałem, żeby nam ryby były potrzebne, więc wydaje się to bez sensu. O, żyćko jest. To jest niepotrzebne, ale spoko. Kurwa, idzie coś. Idzie coś! Dobra. Specjalne zwiększone złączenie. Zdolność powoduje powstanie wyrwy, która rani wrogów znajdujących się przed i za tobą, ale zużywa plus 15. Zadajesz obrażenia, obejmujesz wroga działaniem złączenie i kiedy otrzymujesz obrażenia, obejmujesz wroga działaniem złączenie i zadajesz zwiększone obrażenia. Odbite obrażenie 750%. Jezus Maria. Kiedy otrzymujesz obrażenie, ale co, że jak on mi da, to on to tyle mu obrażeń odbije? Jakieś chore ilości. A, zapomniałem, że ten czar nie rzucam tam, gdzie stoję, tylko tam, gdzie sobie biorę. Dobra.
I znowu Hephaistos. Skoro premię do zawarcia twój limit nie jest zbyt duży, kiedy jest nietykalnością 8 sekund, niewiele. No i te ataki specjalne, bo... I should be able to get out, I think. No właśnie, to też jest spoko. Okej, okay, Życzko i Celine albo Bosik i ten. Nie no, może chodźmy w życie. Przyda się go więcej, ale... Ale... No mówię, ten motyw z tą tarczą jest całkiem spoko, tylko... Tu niestety zaczęliśmy mocno tracić też życie. To nie jest spoko. Przydałby się atak podstawowy w jakiś sposób jeszcze ulepszyć, nie? O, świetnie, Nektar. I teraz by się przydało spotkać z Herą i dać jej nektarynkę. Dobra, zbadaj drzewko. Hakuna Muhimu, trzymaj się, dobranoc. Dobra, i ulepszaj Celine. Co my tam mamy? Urok wywołuje 1000, okej. Okay. Co mamy tu? 4 punkty mamy, czyli 1, 2, 3 i 4 możemy max dojść albo do tego, albo do tego. 5, 6 by nam przydało się. No dobra, czyli jeden z tych wybierzmy na razie. Pożycie uroku wrogowie na względu na przykład poruszają się wolniej. Urok wywołuje również wybuch. 3. Każdy z nich zadaje 100 obrażeń po upływie pół sekundy. Myślę, że to wolniejsze poruszanie by było spoko. Czyli musimy tak, tak, tak i tak. Nawet nie patrzę do końca, co tam pozostałe dały. Okej, okay, no i koniec. Serio? Już nic nie ma? No dobra. Rozmówki albo mamy znowu Zeusa. A w sumie od niej czasem coś ciekawego idzie. Siemaneczko Layla. Closer and closer to Cerberus. Dobra, jest echo. You know him. Massive triple-headed monster elsewhere in these fields. He's not supposed to be here. And it's made him very angry. Biedny piesek. Angry bulldog. Angry bulldog. Bulldog. Potrzebujesz plus 50 zdrowia. Ja proszę mi to tracisz... Nie, te tracenie premii jest chujowe. Losowy dar, zyskujesz na unik i tracisz za każdym razem, gdy wykonasz unik. No to jakby to jest bardzo czasowe. Nie no, lecimy w ty. Lecimy w... O, zdobyto chyżość. Szybciej z... O, okej, okay, to jest od Hermesa akurat. Zarąbiście. No i co mamy? Młotek Celi, znaczy młotek Here i magię, a tutaj mamy... Idziemy w to. Nie ma co tam nawet patrzeć. More shades. Ja, przydałoby się może najpierw drzewko znaleźć. Tam jak tam, a w porządku. Jest cięcie jeden szansy, że jednak by się dało Chronosa dzisiaj zabić, czyli w końcu osiągnąć w tej grze to, co powinniśmy już dawno. Zobaczymy, jak to będzie. Dawaj. Wykonujesz ataki jeszcze szybciej. Atak specjalnie wytrzymują 2 pociski, ataki trafiają 2 razy, otrzymujesz plus 30 obrażeń. Aha, na takiej zasadzie. Nie no, myślę, że pójdziemy po prostu w to... Fine work is always. Jeszcze większe napierdalanie po prostu i tyle.
tak to się można bawić, wiecie, jak już ubijemy Chronosa przynajmniej raz, to można się bawić. Ogarnianie przepowiedni. Dobra, dawaj Herę. Ale to ma sens w sumie, że ona się po jakimś czasie dopiero pojawiła, bo tak samo było przecież w jedynce, że Demeter nam się objawiła dopiero później. Tutaj Hera również. I ma całkiem niezłe te do rzeczy. Okej, okay, ile mamy? 5 kamienia. Gdy masz co najmniej 5, wzrasta jakość wszystkich posiadanych przez ciebie zwykłych darów. Na rzadki. Fajnie. Brane dary ofiarne stają się potężniejsze i otrzymujesz jeden z nich, tylko będzie to możliwe. Sprawuje przywrócenie złączenie, daje im obrażenia. Dobra, dajmy to. Się podniosą wszystkie dary. Całkiem sporo, więc myślę, że to całkiem dużo nam da. Dobra, tu mamy jeszcze hajsy jakieś do zebrania. More of this tainted gold. I ostatnie. Lomiai. No i git. No i gicior, no i gicior. Jeszcze jedno Haron albo ma... No to idźmy do Harona, bo coś tam zawsze dokupimy. Wykupimy, wykupimy. Można go obdarować, ale mam wrażenie, że jego już obdarowywaliśmy, nie? Dokładnie. Pogadaj z nim. Aha, tak, no Haron też jest w sumie ich rodzeństwem. Ciekawe, dlaczego go ignorują. Może dlatego, że jedyne, co jest w stanie powiedzieć, to... Dobra, Hephaistos, w sumie nie mamy zbyt wielu możliwości. A, będzie ten podwójny. Ataki, atak specjalny zadają zwiększone obrażenie, gdy nie są wzmocnione darami. Premia do obrażeń bez darów. No to bardzo kurwa ciekawe, bo mamy obydwa wzmocnione i co ja mam z tym zrobić? Faktem. Ten duet jest bezsensowny dla nas. Teraz masz potyczkę, dysponujesz nietykalnością, nie biegniesz sprintem, wykorzystujesz, żeby ranić pobliskich wrogów. No to już chyba to. No, taki duet miałby sens, kurwa, nie wiem kiedy. No, na początku rana, przecież nie teraz. Plus, nie, co by mi to dało, że razy dwa bym miał premię do obrażeń bez darów, gdzie te dary tak naprawdę powodują to, ile ja zadaję. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. Bierzemy to. I w sumie skończyliśmy. Dobra, idziemy na piemsemka. Kronos must have kicked him out again. No i go tu. O, tam są jakieś kwiatki w ogóle. Przesuń się! Nic nie widzę. Który to jebaniec? Ten. Mgłę mi walnął. I tu jest następny.
No, come on, pokaż się. Oh shit. Nie wiem, czy tu zostanie. Zostanie. Tak. Właśnie myślałem, że oberwę tym jednak. No i kończymy go. No kurde, to naprawdę jest realna szansa na to, żeby zarąbać dzisiaj tego. Hejka, już po środzie popielcowej. Znaczy, jaki kurwa Co o jakiej środzie popielcowej? A popielec to nie jest przed... Przed tym? Jak to się nazywa? Przed Wielkanocą? Ale tu mam jakieś kwiotka, to weźmy sego. No właśnie, co jakiś czas, jak biegam, to po prostu będzie... O właśnie, zacznie sprint i jest stuknięcie. Ja za bardzo odzyskania życia nie potrzebuję w tym momencie. No i co? I zostajemy przy tej tarczy. No kurde, 8 potyczek, żeby się ulepszyła. Ja bym przy tym został, no. Żebyśmy życia bardzo nie tracili. No i tak ząbka już nie możemy wziąć, bo on jest zablokowany. No trudno. Coś pohandlujemy. Kolejna zmienię taką samą ilość. Losowy przedmiot ze studni Haron otrzymuje mniej obrażeń przez 5 potyczek. O, myślę, że możemy to wziąć. Dobra, lecimy. Zapieprzamy. Not much farther now. Napieprzamy na Kronosa. Inkantu i lecimy. Dziło tytuł streama. A tu ja nie ust. Aha, z odkłani postaci, że odkłani się obrócisz. Czy żyć użymy kres naszej podróży? To modowie zawsze ustawiają ten tytuł jak coś. Kurwa, nawet głupie kolumny mogę rozpieprzyć. Bez większego problemu, żeby mnie nie wkurzały. A jest kurwa, co mi jebło. No, dobra. Trzym na te wazony, ale to mi się wydawało, że są złote. O, pogaduszki statusiem. To jak najbardziej jest potrzebne. Czy ja go obdarowywałem? Nie obdarowywałem, ale Hades nie potrzebuje teraz tego. No właśnie, tak myślałem. Tylko pogaduszki. O, ja go stąd przepędzałem. No co za chuje? Kronos casts him out into the morning fields above. Then rage and despair congeal about him, and his better senses take leave. My own path leads me through where he resides. So you must face him in that sorry state. Thank you, daughter. For taking pity on the moody beast. Biedny Hades. But been through worse. You were too young to form a bond before. But perhaps it is not too late. Jeszcze damy radę. Dobra. Zadajesz zwiększone obrażenie za każde wykorzystanie przezwyciężenie śmierci. Zyskujesz zdrowie za każde 1% obrażeń aż do osiągnięcia limitu. To z jakich chron przebuje mniej wrogów. Zyskujesz zdrowie za każdy 1% obrażeń, aż do osiągnięcia limitu. Że będzie mi się regenerować zdrowie po prostu przez jakiś czas na początku. Podwyżki statusem. No, nasz tata jest uwięziony, kurwa, w jakimś lochu. Nie widzieliśmy go przez 20 lat, właściwie praktycznie od naszych narodzin.
Więc no fajnie sobie jednak go czasem spotkać. Właściwie tak teraz sobie przypomniałem, że miałem wczoraj już dzwonić do mojego taty i jeszcze nie zadzwoniłem, ale zadzwonię jutro w ciągu dnia. No chyba tak, chyba weźmy to. Wiem, lecę dalej. Kurde! Nie przytrzymało. No okej. Okay. Tutaj ładnie, szybciutko. I cały czas mam tą tarczę, więc naprawdę nie jest źle. Niestety Hera się kryje za czaszeczką, ale trudno, chodźmy. To są ci satyrowie, okej. Okay. Czyli wydawało mi się, że będą wyglądali jak barany. Jak szczury. Ale okej. Jezus Maria, nie wiem co się dzieje, ale zajebałem gnoja. Mogę ją obdarować teraz. Nice. Queen Hera, out of all the matters you could be attending to, you've chosen... Dobra, dobra. Day that I should know about, or you merely being generous with me. In any case, when I'm offered to, there's always a catch, so. You truly needn't have, Your Majesty. Okay, mamy wachlarzyk od niej. Yes, I accept this message. Zdolność powoduje powstanie wyrwy, która rani wrogów. Zdolność, czyli cokolwiek, tak? Znaczy się nie przytrzymaj. Aha, jak przetrzymam. Wybrane dary ofiarne stają się potężniejsze, trzymasz jeden. Trzymasz jeden z nich, tylko będzie to możliwe. Tylko poziomy plus 3. No jakby spoko, nie? Tylko, że muszę jeszcze na to trafić. Twoje dary starają się heroiczne, a następnie przy każdej kolejnej siódmej potyczce tracą jakość. Przy każdej siódmej potyczce. Dwa losowe dary będą heroiczne. Mam zbyt dużo tych darów, żeby to miało sens. Przy dwóch. A mam ich, kurwa, nie wiem, z 20. Fajnie, że będą heroiczne, tylko że... Nie wiem, czy tej wyrwy bym wziął. Rani wrogów znajdujących się przed i za tobą. Chociaż to dosyć, przed i za tobą to dosyć losowe. 120. No chyba, że spróbujemy tak. Zobaczymy, co nam się trafi. Atak nam się trafił, bo ten... O kurwa. I to. I źródło eteru. Nice, dobra. No to akurat atak to było warto. Warto było zaryzykować. Dobra, czy coś tu jeszcze do zebrania jest? Bla, bla, bla. O nie. Hajs. Chodźmy w hajs. Wydłużymy sobie tą drogę, ale... Rozbawi się w giełdę. No właśnie tak mi się wydaje, że one wyglądają bardziej na szczury niż na... Tak! Rozjebią mi moje tarcie! Tak! Niedobrze! Niedobrze! Uciekaj! Dobra. Coś tam tarczki zostało, chociaż niewiele. Myślałem, że ona mi się będzie tak jakby regenerować faktycznie do tych 30, ale tak chyba nie jest. No właśnie, tu zyskuję plus 2, to było tylko jednorazowo. No ale zawsze i tak jest to lepsze.
No, come on. A, sznur mi pozostał. Dobra. Mamy to. No właśnie, tylko żeby, kurde, bo to dopiero na, to na 7 potyczek działa, tak sobie teraz przypomniałem. Promienna panna młoda, no właśnie. Tak, żeby nam to starczyło na spotkanie z Chronosem, Cholipka. No, nie powinno być okej, okay. Tu już jest dwójka była, nie? Akurat powinno starczyć idealnie. Kwiotka. I zapraszam Państwa. Kto tam ucieka do spania, to się trzymajcie. Żeby nie było, że się nie pożegnałem. Tak, lecimy totalnie w atak. Lecimy totalnie w atak. Bo to było większe, ta heroiczny poziom to jest jakby większa rzadkość, ale teraz mamy jeszcze zwiększony poziom, fizycznie poziom tego. Dwójka. Kurwa, no powinniśmy zdążyć, nie? Ale dwa razy pomieszczenie z tymi? Coś mi się tutaj nie zgazuje. Dobrze, jak będziemy widzieć, że... Ale dalej mam 4. Czy mi się wydaje, że wcześniej już miałem 4. Cholera. Ja sobie to walnąłem. Okej, dawaj wzmacnienie jeszcze. Chyba siódmy poziom. I ja pierdolę. Jakby gra chyba celowo to robi. Nie wie, co ja chcę zrobić. Jeszcze mamy coś do zgarnięcia. Ale dobra, bo nam się naprawdę za chwilę skończy. Lećmy. Tyle gówno z tego wyjdzie. Z tego heroicznego poziomu. Oj, shit. Worki z pieniędzmi. Auć. Dobra. Dobra, i plus 20 ten. Kolejna ranga jedwabnej szarfy. Nice, idealnie to weszło. Idealnie to po prostu weszło, dobra. Tutaj nie ma. Tu jest jedyneczka. Czy to już? Chyba będzie ostatnie wejście przed Chronosem. W ogóle ten układ korytarzy, teraz to co tutaj mam, to jest jedno z pierwszych tych. No, Boże. Padę się jedynce, jak się gra, jest się w tartarze, to... Tak, tak, dokładnie w tartarze, czyli tej pierwszej lokacji. To jest taki sam układ korytarza. Wiadomo, że inaczej wygląda. Ale generalnie... układ jest dokładnie ten sam. To ma sens, bo jesteśmy w tartarze w sumie. Almost finished.
Dobra. No i teraz została mi tu jedynka. Czy ja się nie wyrąbałem właśnie? Przy siódmej potyczce. Potyczce. Potyczka to będzie tam. Tylko nie wiem, czy to policzy. Bo tego nie policzy, bo to nie jest potyczka. Oh, shit. No dobra. Tak, bierzemy Herę. Wyrzekaj się wszystkich darów Zeusa, za każdy z nich wzrasta poziom wszystkich posiadanych przez ciebie darów Hery. No nie, już bez przesady. Akurat to jest dar od Zeusa. Nie, to jest dar Hery. A co jest Zeusa? To jest... Nie. Oślepienie. Sprint. Gdzie mam Zeusa? W trybie boskim, ataki... Chyba ciężko stwierdzić, co jest Zeusa w tym momencie. Ja mam cokolwiek Zeusa? To jest... tak, to jest od Zeusa. To źródło Eteru. Każdy z nich wzrasta poziom, wszystkie posiadanie przez ciebie... Okej, premia za poziom za każdy dar Zeusa plus 4, czyli aż 4 w te... Nie, czy to jest premia za każdy poziom, czy... Kiedy nie posiadasz zwykłych darów, zadajesz zwiększone obrażenia. To jest zwykłym darem. To jest rzadki. To jest na przykład zwykły. Wybrane dary ofiarne stają się potężniejsze. Otrzymasz jeden z nich, tylko będzie możliwe. No coś ze grzmotem na pewno mam, no. Bo... A, wiem, to. Krąg słoneczny. Nie, krąg słoneczny jest, kurwa, oślepienie. Oślepienie powinno być od... Nie wiem od kogo. Od Apolla? Od Apolla chyba. Ale na pewno zadaje piorun. Nie wiem, ten piorun zostawił. Ciężko stwierdzić, który jest od kogo. Miąca lanca. Tak, przepraszam, trzeba by, gdzie pojawi się krąg spętania we wrogów. No właśnie, to teraz, że może jest gestorować, gdzie to jest, puste obrażenia od pioruna są spoko. Nie, raczej tym się tego się nie chciał wyrzekać. Aczkolwiek te poziomy w sumie, kurwa, tutaj plus 4 do tego, to będzie 11 poziom. 11 poziom przy tym złączeniu obrażenia od ataków plus 175%. Kurwa, nie wiem. Przydałaby się Sky, żeby wyraziła swoją opinię. I to brzmi zajebiście. Hera, Koka, Hades, Elektra. Ta zabawa po nocach się śni. I tak, na chwilę mi się też będzie Hades po nocach śnił. Jakby wiecie, skończę streama i równie dobrze mógłbym odpalić Hadesa 1 i napierdalać dalej, bo tam już tego Hadesa to już pokonałem sporo razy. Ale jeszcze trochę. Wybrane dary ofiarne stają się potężniejsze. Trzymasz jeden z nich, tylko będzie to możliwe. Tylko poziom plus 3. No ten... Ten dar może otrzymać, musisz się jednak czegoś wyrzec. No nie wiem, który z tych. No może byśmy poszli w tego Zeusa, tylko kurde, nie pasuje mi pozbycie się tego. Rozumiem, nie do końca wiem, który jest co. Podwójny łomot. To jest chyba z młotka, nie? I tak, i chcę to robić, i nie chcę tego robić. Jak te pioruny, to jednak trochę też napierdalają, jakby nie było. Zwykłych darów, ten ofiar, no nie wiem, chyba to. Fit for a queen. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, Olympus, dawaj. Morski krąg. Mówię, jak tej hajsa oślepienie, jeśli do tego dojdzie, zadają zwiększone obrażenia. Okej, już nie przejmuję, spadek ciśnienia. Wrażenie od spadku ciśnienia.
sfery zadają obrażenia 3 razy z rzędu, ale to musielibyśmy krąg zmienić. No właśnie, jakbyśmy krąg zmienili z Zeusowego na ten najpierw, to można by teraz spokojnie tamtego się... Albo najpierw się wyrzec, a dopiero potem tu zmienić. Bo to oślepienie, jak wyrzuci to obrażenie od wybuchu, albo to, spadek ciśnienia jest 400. Dajmy sobie to, dajmy sobie tarczę, no i w sumie... Więcej nic nie możemy, ale się trochę denerwuję, jak zwykle, tą walką. Bo już nieraz w jedynce miałem tak, że wydawało się, że zajebiście idzie, a potem na HD się przegrywałem, ale może... Może jednak tu będzie inaczej. Myślałem, że wszyscy chthonic gods opposed you openly, but you persuaded Eris of all creatures to your side. A laughable alliance, though not bad for sowing more destruction and dissent. I am owed credit for a great many things, my girl, but not for any such alliances with Strife. What use have I for Nyx's youngest whelp? Although perhaps she is no fool, if she has rallied to my banners, as you say. Have at you. Gdzieś on polazł? Boję się do niego podchodzić. On mnie napierdala też cały czas. Kurwa mać. No, teraz dawaj. Kurwa, nie wierzę, że on uniknął tego ataku. Zajebiście. Za długo się to ładuje po prostu. Znowu się po prostu nie będę odzywał, bo... On niestety... Zyskał chyba nietykalność. A się ucieszyłem. Naprawdę zajebiście. Pierwszy etap. Powiedzcie, że są tylko 2 etapy, błagam. Oczywiście, że kurwa za każdym razem ma osłonę, bo czemu by inaczej? Kurwa, pokonaliśmy go. I thought none could resist the ravages of time, but you. Mak, nawet mnie nie wkurwiaj. You'll get no answers from me, and no mercy either. Now die already, and I'll collect the ichor from your veins, or whatever flows through them.
What is death to the deathless? A mere nuisance. This house is mine. Once I am gone, you shall be cast away. I expect so. And you'll be remade and back on the throne before I can return. But I shall return, and I'll slay you again and again and again if I must. Even if, in so doing, it meant that you would never see your dear old family again. Because the mercy I have shown to them thus far is something I may have to reevaluate. Our family. And what do I care? I don't even know them. But I do know you will be dead here in another moment. Any last words? For you, my girl. No. None for now. Ach, najlepsze, że ona tyłem w ogóle do niego stoi, to tak dodaje takiego pogardy. No i okej, udało się, Jezus Maria, Chronos pokonany. W końcu, po raz pierwszy. Nice, ale z tymi heroicznymi, tymi kurwa przyrostami zajebiście wyszło. Maksymalne otrzymane obrażenia, okej. Te widmy, meluzyna, bandzie, okej. O kurwa, patrzcie na ten czas tuż nade mną. 33 minuty, 33 sekundy i 3 setne sekundy. Okej, ja pierniczę. Jebiście, aha, mogę sobie poprzypinać. Dobra, kontynuuj. I mamy. A to jest ten piasek cały jego. Mhm. Zbadaj. Chwila. Najpierw chcę zobaczyć jeszcze to. The gutted grand hall of the former House of Hades eerily lies still. Knowing the immortal Titan shall return, the Dark Princess pursues an object that may be the key to her predicament. It should be in the Prince's chamber still. Hmm. Możemy iść dalej. Możemy zbadać to. Co powinienem zrobić? Zbadać czy iść dalej, bo nie chcę, żeby kurwa, że kliknę tu i mnie wypierdoli. Ktoś ma pojęcie? Starszego brata brzmi ciekawie. Nie wiem, czy to mogę zbadać bezpiecznie i pójść dalej, czy lepiej pójść dalej, a potem tu wrócić. No szybko, Alek, wygoogluj, co zrobić po tym ubiciu Chronosa, bo trochę się boję, jakby. Jak idziesz do Zagreusa, to umierasz, tak? A z czym jest ta kula tutaj? Czy mogę to bezpiecznie zbadać? Mak, to nie jest żart to, co napisałeś, tylko tak jest, tak? Że pójdę tam i wtedy się run kończy. Bo nagrodę niby zebrałem z niego, ale co to jest to? Czy to jest tylko jakby wspomnienie? Może to jest wspomnienie tylko? Okej, okay, dobra. Ufam ci, Mak. Jak nie, to masz wpierdol. Kruchy czasu. A, i tyle? Okej, okay. Nic więcej to nie robi. Dobra, no to idziemy do Zagreusa. No właśnie, nie? Lenui, the underworld's vengeful daughter, crossed the deepest reaches of her realm to thwart her ancient, hateful foe. The Titan, Chronos. Time itself. And time supposedly cannot be stopped. A claim the princess has her reasons. Tu coś powinno jeszcze być, nie? W sensie jakieś tło graficzne, ale coś. Shall withstand time, yet it requires time as well. For now, a cruelly abrupt end shall have to do. A, to jest takie. No cóż, to nie jest pełna gra. Ją znowu wstrzymano. What the fuck? Co się dzieje? Drugi raz się już tak dzieje z tą grą. Kontynuuj. Okej. Okay. Czy to liczymy jako zgon? Absolutnie. A w ogóle to miałem wyłączone zgony, przepraszam. Ciąg dalszy nastąpi. Ja skończyłem grę de facto, a nie. Udało ci się pokonać... Gratulacje, udało ci się pokonać Chronosa, te dane czasu. Ciesz się zwycięstwem, albowiem chwilę triumfy boją lotne. Wiedz, że jest jeszcze wiele do zrobienia, nim niebezpieczne zadanie powierzone księżniczce Melinoe zostanie ostatecznie wypełnione. Tylko bardzo prosimy o cierpliwość w czasie, gdy będziemy tworzyć kolejny cel podróży Górę Olimp, Dom Bogów. Tymczasem powierzchnia, przynajmniej jej fragment, wyzywa. Kontynuuj wyprawę. Nice. Dobra. Czy oficjalnie udało się to przejść? What just happened?
Zwierz się zwierzowi. Can you believe it, little one? I did it. I got him. What now? Oh, hello. Okej, okay, coś my tutaj mamy. Jest, zwycięstwo w czeluściach. I ogarnęliśmy też to. Nice, osnowy dostaliśmy. Już tam Melinoa odszukaj. No właśnie, tu jest jeszcze sporo rzeczy, które moglibyśmy niby zrobić. Jak zajrzeć w nieprzenikniony kamień. Pewnego wieczoru starka Bogomolu zajrzy na rozdrożonym placu ćwiczebnym w nieprzenikniony kamień. Odszukaj Moiry. No jakby są tu jeszcze rzeczy, nie, które moglibyśmy robić, tylko jeszcze nie wiem jak. Tu w ogóle właśnie, tu jest to. Denied. Przecież pewnie to też jest już... Co to kurwa? Duszki za mną chodzą. Lol. How far were you able to go last night, princess? You were gone for some time. I sensed the growing fear and excitement in the air. Even heard some of the rumblings. No właśnie, nie odblokowałem żadnych kotków. Też się zastanawiam, bo wiem, że są jakieś zwierzątka, które pomagają nam zbierać te itemki, nie? Zbierać surowce, ale kurwa, gdzie, jak, nie wiem, pewnie w kotle. Koty w kotle. Confronted Kronos there and outfought him, and you heard correctly. Hardly a final victory, but still. I would object to anyone but you diminishing such a victory. Is this not a vitally important component of the task you've been entrusted to complete? Well, yes it is, but... Then congratulations. Lord Charon always delivers. Dobra, to możemy sobie wziąć, to na razie nie. Come here. Dobra, pogadajmy z nią. You're back. Now, tell me everything. You found your mark. What then? I reached the edge of Tartarus and made my way into the house, just as we planned. Kronos was there, on my father's throne. We clashed. He lost. But I know he isn't gone, and I was unable to linger there for long. A teraz możesz farmić soczki, sole i romansować. Nie, spoko, bo teraz mogę sobie jakby bezkarnie już grać poza, wiecie, poza streamami, kiedy będę miał ochotę. I faktycznie, wrócimy do Hadesa dopiero jak wyjdzie już jakby pełnoprawna gra. Wersja 1.0, a teraz jest 0.93884. Chociaż w sumie jak ta gra się pojawiła, to była w wersji 0.7? Coś takiego? Dobra. Truly. And you retrieved something from him, I see. We were never going to destroy him with brute force alone, but soon. Ja wiem, że to jest nie koniec fabuły, ale problem polega na tym, że nie ma końca fabuły. W sensie ta gra jeszcze nie jest w swojej ostatecznej wersji, w swoim ostatecznym kształcie. Chwila, bo przeczytam sobie, co tu jest napisane. To nie jest jeszcze ostateczna wersja gry, to jest cały czas beta. Co prawda, tak jak mówię, po numerku widać, że już jest dosyć blisko. Raczej niby premiery, bo no ale nieważne. Kiedy ona nastąpi w teorii za jakieś pół roku najwcześniej? No właśnie, albo w przyszłym roku, czy jakoś koniec tego. No też coś tam Sky mówiła, że 7 miesięcy powinna potrwać jeszcze ten. Ale generalnie tak, gra jest jakby nieukończona, więc nie skończymy fabuły, no bo nie ma, nie? Tak jak widzieliście, weszliśmy do pokoju Zagreusa i tyle, i do widzenia. Prawdopodobnie tam już jeszcze coś powinno być, tylko jeszcze tego nie wymyślono. Mówią właśnie Baldura 1 i 2. O, proszę bardzo, właśnie tam ostatnio pisali mi w pracy, że kurde Disco Elysium było na jakiejś ogromnej przecenie, chyba za 14 zł. Miałem sobie kupić, ale wypłata mi przyjdzie dzisiaj, z morze. Wiem, Karolos, wiem, bo ja Hadesa już pokonałem, nie wiem, z 7-8 razy i nadal tam chodzę. Także wiem, wiem, tylko że tutaj tego nie zrobisz, bo nie ma jeszcze wymyślonego zakończenia. Dosłownie twórcy o tym powiedzieli. Jakby możecie napierdalać. Jest na Steamie dalej, to dobrze. Możecie napierdalać, ale nie skończycie gry, bo gra nie ma końca jeszcze. Że nie ma zakończenia. Dobra. By study him, you mean find him again and fight him. Weaken him. Distract him. Precisely that. Dokładnie tak. Dobra. Zobaczmy, co tu możemy uważać. Kolejne rzeczy. Okej, okay. Odchłana na przenikliwość. Nie przeniknie kamień na plecu ćwiczebnym. Do tego jest tam potrzebna w sumie lecznica tylko. A wiem. Na pewno nie podejmie się dowolnej próby zmian w zagwiezdny pył. O, okej, okay. Nie, to jest coś innego niż myślałem.
narzędzia zbieracki będziemy ulepszać. Mogą sprawić, że strefy odwiedzane przez ciebie na powierzchni mogą zawierać kapliczkę Hermesa. O, to jest całkiem ciekawe. Kurwa, ile tego tutaj. Sprawiam, że kolejne odwiedzenie przez ciebie strefy mogą zawierać piekielny skarbiec. O, spoko. To są takie czasowe wyzwania. Bierz nagrodę w postaci... Nie wiem czego, chyba popiołu zyskujesz zdrowie. To jest spoko. Okej, to są takie no dodatkowe. W sensie faktycznie jest po pewnym etapie w jedynce też jest tak, że można za te diamenty odblokowywać u zarządcy domu, tam tego, wiecie, gościa, co robi remonty. Można odblokowywać właśnie coś takiego, że podnosisz nektar, to zyskujesz poziom czegoś tam, nie? To są akurat bardzo spoko ulepszonka. Ale tutaj mi coś pokazało. Wzmocnij ołtarz popiołu, by uzyskać dostęp do pełnego potencjału twoich kart arkanów. Zapewnia plus 3 księżycowe pyły. Ja bym to wziął. Tak, Disco Elysium. Nie wiem, czy to się na streamie będzie nadawać, ale słyszałem dużo dobrego o tej grze, więc... Coś do końca... Słyszałem dużo dobrego o tej grze, aczkolwiek nie do końca sam też wiem, czym ta gra jest tak naprawdę. Chyba się dalej śpi. Posadźmy cosik. Mandragora, pszenica, lulecznica, mak i pałka wodna. Wydaje mi się, że te lulecznice i tak potrzebujemy w chuj. Coś tu jeszcze nam doszło? Nie, tu jest tylko ekstrakcja cienia. Ale no właśnie, dwie osnowy na ten kamień próby, ale możemy to sobie zakupić. Ja wiem, ale to nieważne. Ej, naprawdę te duszki za mną chodzą teraz, ale jazda. Snowy losu, poproszę dwie. Mamy sobie tą odchłań odblokować. Awake, o monument of night. I shall obey. I spostrzeli mózg, bo niektóre słowa są tam totalnie odjechane. Okej, dobra. Popięty RPG, ale pozytywnie. No, okej. Brąz, żelazo, tego nie ogarnę. Osnowa, wełna. Okej. Żelazo, drewno. 7 osnowy. Okej. Pozwa chronisa niewrażliwość na efekty mające wpływ na bieg czasu, na przykład... Urok, przesunięcie fazowe. 5 lulecznicy. Na to. Pałki wodnej mi potrzeba. Mandragory również. Pszenicy widzę również. Okej, czy tak naprawdę najlepiej posiać cokolwiek. Dajmy lulecznicę. Dajmy mandragorę. Pałkę wodną. Nie wiem, czy pszenica mi była potrzebna, ale też potrzebuję więcej tych mieć. Stay strong, my friends. Dobra, jeszcze raz. Czy ja tutaj mogę? No właśnie, 7 osnowy bym musiał kupić. W sumie nas na to stać, jakby nie było. Więc możemy jeszcze dojebać Chronosowi teraz. Bardzo dobrze. Czy osłabić gnoja? Czy raczej wyrównać szanse tak naprawdę? Dobra, i to chyba wszystko w tym garczku na teraz. Resztę muszę sobie po prostu poszukać. No właśnie, lulecznicy potrzebujemy. Tak, tak. Jest pszenica potrzebna. Dobra. Weźmy się jeszcze tu. Oh. What sorcery has touched the pitch black stone? Okej, mamy nieprzenikniony kamień. Odblokowano olśnienie. Możesz teraz wykorzystywać księżycowy pył do wyzwalania prawdziwego potencjału twoich kart arkanu. Podczas medytacji przy ołtarzu naciśnij, aby wkroczyć ścieżkę olśnienie. O kurwa. Inny przycisk kazali, a inny jest tutaj. Dobra. To sobie dam. Okej, olśnienie. Czy to jest na konkretnej karcie, tak? To zobaczmy na przykład coś, co wiesz, co wiecie, co na pewno będziemy mieli.
Kiedy masz mniej niż 100% ataki, atak specjalny zadają więcej obrażeń. No to brzmi zajebiście. Let me see. Owczyni. Okej. Okay. Aha, i możemy to... A, dobra. I możemy sobie teraz czymś to wykupić po prostu. Znaczy podbić te umiejki. No dobra. Tego nie damy rady. To jest niegłupie. Że Stefia uzyskujesz 3 lub 2 razy tyle w przypadku, gdy posiadasz 30 lub mniej. Tak, powiększenie żyćka koniecznie. Także to ulepsz. A, i tu na przykład już srebro potrzebne. I jeszcze coś za 1 możemy ulepszyć. I chyba ten tylko pierwszy był do ulepszenia za 1. No. No to dawaj to. I tyle. Aha, i kurde, patrzcie, że tu już wchodzą, czyli te księżycowe pyły i tak dalej. Już ten księżycowy pył też sobie gdzieś będziemy pozyskiwać. Tu nam od Hery weszło nowe. Parę nam brakuje tych rzeczy tutaj. Aspekt Harona na przykład możemy sobie odblokować. Ponobolowej ten. Dobra, czemu nie odblokujmy. Na toporze. Świetnie, bo akurat toporek jest spoko. Przysięga, być pozdrowiony. Dowiadłeś, że jesteś gotowa sięgnąć postaci tą przysięgę niewidzialną i masz prawo zawierać przymierza w imieniu nocy, jeśli się na to odważy. O to, co należy uczynić. Składaj różnorodne śluby, podnieś poziom strachu. To jest to samo, co poziom ciepła w jedynce po prostu, tak? I będziemy mogli sobie... O, wszyscy wrogowie zadają 0 obrażeń. A, to jest na teraz. Jak zrobimy tak, to plus 20. Okej. Okay. I możemy tak, o, albo resetuj. Dobra, bo to już czaję. I mi też pokazuje coś. Aha, żebym to podniósł, srebro i psychę. A to nie trzeba, natomiast... Lubię chaosu, możesz teraz korzystać z nieprzyknionego kamienia i brać udział w próbach chaosu, które zmieniają i zniekształcają rzeczywistość, o to, co trzeba wiedzieć na ich temat. Próby chaosu to alternatywny, zupełnie opcjonalny sposób na wykonywanie twojego zadania. Podczas każdej próby będziesz mieć do dyspozycji określony arsenał wyposażenia, zdolności oraz niepowtarzalnym wyzwaniom. Po drodze nie natniesz się na większość zasobów. Za pomyślne ukończenie próby chaosu otrzymasz gwiezdny pył, który wykorzystasz przy kociołku do ważenia potężnych zasobów służących do wyzwalania potencjału kart arkanów i obłaskawiania zwierzęcych chowańców. Strzeż się oczu. Im więcej oczu widzisz, tym trudniejsza okaże się próba chaosu. Okej, okay. Czyli tych chowańców będziemy mieli tutaj. Czyli jakby konkretna kraina i konkretna broń i musisz po prostu to przeżyć i dostać rzeczy. No dobra. O, i wypełniłem jakąś przepowiednię. Dobra, chodźmy jeszcze. Ależ mi tutaj normalnie cały czas tu będzie pokazywać. Dobra, już. Cofnijmy się. Pierwsze tłumaczenie słowa hit to była ruja. Serio? Ruja? O, proszę bardzo, ukończ 5 prób chaosu. W pełni lepsze karty arkanów oraz mamy wizję zwycięstwa. Świetnie. Niewiele to dało. Dobrze, moi drodzy. Tyle. Wystarczy. Oficjalnie ostatni dialog jeszcze z tym ciulem i chodźmy. How strange to be encountering this brother of mine here. So then he truly hasn't stirred at all. Not once. Headmistress Hecate says Hypnos was already fast asleep when she recovered him from my father's house. You never visited him there before? It wasn't my place. We each come from big families, don't we? Odd families. You know how it is. I'm beginning to, yes. No, ci to muszą być. Ciekawe, z kim Hecate w ogóle popłodziła te wszystkie dzieci, nie? Jakby tak, bo ma ich w chuj. You got there. Narodzić się narodziła, ale... Come here to gloat, I bet. Czy tak sama z siebie, czy... I beat the Titan. Well, hardly matters. He's still alive, you realize. I wasn't coming here to gloat. And yes, I realize. But this is still a step. If I could vanquish Kronos once, I can do it again. And one of these nights, he's not going to come back. A ty się trzy będziemy walczyć w koszmarach Hypnosa, żeby go obudzić. Kurwa, to jak ten dodatek do Borderlands 3? 2?
3 do trójki. Przecież był dodatek, gdzie byliśmy to jakby w głowie tego psychola, nie? Który jest dodatkową postacią w dwójce. Po śmierci Mai on nie mógł sobie z tym poradzić i musi, jakby rozgrywamy dodatek w jego głowie. No to śmiało, śmiało. Rusz dupę i napierdalaj go tam. Dobra. Tyle, moi drodzy. Tu rozumiem się nic nam... No właśnie, to przypuszczam, że jeszcze jest nie w tej wersji gry. Do odblokowania. Chociaż też na przykład w jedynce jest takie, są drzwi do jakby sypialni Hadesa i przypuszczam, że tam nie da się wejść, ale są jeszcze takie dodatkowe drzwi w drugą stronę, w tym samym skrzydle co sypialnia Hadesa, ale w drugą stronę, jakbyśmy od biurka poszli w lewo i w lewo i nigdy tam nie byłem, nie mam pojęcia jak to otworzyć, no ale mniejsza z tym. Dobra, więc oficjalnie udało się. Kończymy na razie ciśnięcie Hadesa dwójeczki. Dobra. Da się wejść, poczekaj. W sensie tu? Ale dobra, to już będziemy, wiesz, jak będziemy wracać do tej gry. Tam są archiwa, wejście się kupuje za diamenty. Okej, okay. I co tam, co te archiwa dają? Że nie widzę, co tylko tutaj, okej. Okay. Czy nie wiem, może w garku coś jest, ja nie doczytałem. O, i tu można teraz tą księżycową esencję za cień. A cień za osnowę i popioły i psychę. Jak psychę i popioły to nie jest problem, to ta osnowa to jest masakra. Drzwi na lewo otwierasz romansują z Nyx. Z Nyx? Ale to w jedynce, tak? Popycha kilka zadań, między innymi Syzyfa i Orfeusza. Okej, okay, no to muszę... No muszę się teraz skupić. Znaczy generalnie do tej pory w jedynce, jak sobie cisnąłem, to skupiałem się, żeby ten nektar dać wszystkim możliwym stworkom i stworzeniom i bożkom, które tam są i chyba tylko duza mi została, bo jakoś na nią nie mogę trafić. Czy da się, o właśnie, czy da się w jedynce dać pierwsze, czy da się w jedynce dać nektar Persefonie? Bo próbowałem to zrobić i miałem kilka nektarów przy sobie, ale nie było takiej opcji dialogowej z nią. Przepraszam. A po drugie, jak w jedynce jest coś takiego, no muszę trochę poczytać, bo kurde, tam nie pasuje parę rzeczy. Jak w jedynce mamy to, to tutaj na dole pod tymi darami są jeszcze takie 6 takich zamkniętych. I pamiętam, że jak grałem za pierwszym razem na streamie, jedno z tych udało się odblokować, ale ni chuja nie pamiętam jak. Aha, Persefona musi wrócić do podziemi, żeby dopiero jej to dać. A kurwa, no dobra, czaję. Co ta sadzewka jeszcze chce? Zasieli może mieć scenki z inną postacią. W sensie Persefona, ale to... Ona jest cały czas u góry i tam u góry jest zawsze sama. A moment, goddess. You got him, didn't you? Killed the bastard for one night at least. The first report I heard, I scarce believed, but by the third or fourth, I'd come around. Thanks, Odd. Though I'd not be surprised if our reports already say he's returned. But I got what I needed for now. Aye, and he'll be sore about it, I expect. But even though we're not there yet, we needed this, I think. Cześć, są za bardzo wysokie poziomy znajomości, cholery pomaga. Okej, okej, no to muszę... No muszę się tam skupić na właśnie... farmieniu nektaru i rozwijaniu tych relacji, ale, tam, ale kurwa strasznie dużo tego nektaru potrzeba tak naprawdę, chyba że nie wiem, sprzedawać coś, znaczy kupować ten nektar jakoś, może tak. Na razie jeszcze nie wszystkie poziomy lustry odblokowałem, wiesz, więc też kluczy zbieram ile mogę. Oh yes. Dobra, tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś.